Mówią, że matkę ma się tylko jedną. Ale to chyba nie jest do końca prawda. No bo weźmy na przykład mnie. Jestem Dick, to znaczy taki mam internetowy nick, ale z powodu wzrostu i łudzącego podobieństwa w szkole przezywają mnie Harry Potter. Podobno jestem do niego podobny. Chromole to. No chyba, że będą chcieli mnie zatrudnić w kolejnej części filmu. Wtedy, proszę bardzo, mogę być nawet Hermioną. Ale do rzeczy. Moja matka, to znaczy ta biologiczna, pojechała do USA i nie wróciła. Podobno poznała jakiegoś dentystę na Florydzie. Z tego powodu musiałem się niezdrowo odżywiać przez ostatnie pół roku. W tym czasie obiady gotował mój stary. Ojciec jest pracownikiem, co podkreśla na każdym kroku, umysłowym w urzędzie skarbowym. Może sobie gadać. I tak wszyscy sąsiedzi mówią na niego hiena cmentarna i nienawidzą go za to, że w naszym kraju są takie wysokie podatki. Kurna, jakby to stary był ministrem finansów. Ale do rzeczy. W listopadzie stary zaprosił mnie do pokoju i jąkając się zaczął od tego, żebym się, kurna, nie przejmował tym, że jestem taki niski. Małe jest piękne. Poza tym ile masz lat? 18,5. No to jeszcze urośniesz. Jeszcze urośniesz. I sięga do kieszeni, żeby wyjąć portfel. Myślę kieszonkowe, ale nie. Stary wyjmuje ze środka fotografię i mi ją podaje nad stołem. Patrzy na zdjęcie i w tej samej chwili czuję, że ciśnienie skacze mi do 200 na sekundę. Laska na fotografii ma taki biust, że mogłaby startować w zawodach balonowych. Pamela Anderson to jest przy niej juniorka. Dick, oświadcza stary, to będzie twoja nowa mama. Za 2 tygodnie ślub. Kurna, jeśli małe jest taki piękne, to dlaczego za żonę bierze sobie laskę z biustem XXXL? No i co z tym gadaniem, że matkę ma się tylko jedną? Wakacje. Czas dalekich podróży, szalonych przygód, no i kurna, egzotycznego seksu z kobietami wszystkich raz. Więc wyjąłem atlas i palcem po mapie zajechałem sobie do Hiszpanii. I oddałem się marzeniom ściętej głowy, że niby jestem w Barcelonie, gdzie poznaję gorąco krwistą Hiszpankę, która do mnie mówi pieszczotliwie: ole, ole. Tak sobie marzę, gdy otwierają się drzwi od pokoju. W progu staje macocha w różowym szlafroczku i na kilometr widać, że jest podniecona jak kotka na rozgrzanym do czerwoności dachu. Dick, zgadnij, dokąd jedziemy na wakacje. Kurna, też mi zagadka. Od zawsze telepiemy się naszym Fiatem 126P do ciotki, gdzie można ocipieć z nudów. Jak zwykle, mówię, do Kalwarii Zebrzydowskiej. Macocha robi tajemniczą minę. Najwyraźniej ma w rękawie jakiegoś asa. Przysiada obok mnie na tapczanie, bierze do ręki atlas i uśmiecha się. Nie trafiłeś, Dick. Daję ci jeszcze jedną szansę. Jeśli nie Kalwaria Zebrzydowska, to co? Stary coś ostatnio mówi o agroturystyce. No nie! Kurna, tylko nie to! Nie chcę jechać na wieś i przyglądać się kurom! Na wieś? Pytam. Zimno, Dick, mówi macocha i dalej przegląda atlas, który trzyma do góry nogami, ale najwyraźniej to jej nie przeszkadza. Może jakaś podpowiedź? Sugeruje macosze. Macocha odkłada atlas i wykłada się w poprzek wersalki. Jej szlafroczek rozjeżdża się na boki i moim oczom ukazują się 2 szczyty górskie o rozmiarze XXXXL. Kurna, czyżbyśmy mieli pojechać w góry? Tatry? Pytam. Dick, co ty się tak przywiązałeś do naszej ziemi ojczystej? Tatry są bardzo piękne. Mówię, kładąc rękę na szczycie lewej piersi macochy. Macocha bierze moją dłoń i przesuwa ją sobie na brzuch. Załóżmy, że udało nam się przejechać na drugą stronę. Słowacja? Cieplej, Dick. Kurna, myślę, przesuwając powolutku dłoń po ciele macochy. Jakim cudem przedostaliśmy się naszym Fiatem 126P na drugą stronę Tatr? Ale chromolić to. Jedźmy dalej. Jesteśmy w Słowacji. I zbliżamy się do słynnych gorących źródeł w liptowskim Mikulaszu. Moje drżące z emocji palce, niczym 5 harcerzy na wycieczce górskiej, zanurzają się w gęstym lesie na wzgórku łonowym macochy. Krok za kroczkiem zbliżamy się do całorocznych gorących źródeł. Dick, Dick, nie tak szybko, to jeszcze nie koniec podróży. Mówi macocha i przesuwa moją dłoń na prawo. W ten sposób zostaje przesunięty na lewą nitkę międzynarodowej trasy E77 i po udzie macochy sunę w dół. Kurna, jakim cudem! Naszym maluchem przekraczamy granicę słowacką i pędzimy dalej niziną węgierską. Mijamy Budapeszt, a więc jedziemy nad Balaton?
Dick, słyszę zza pleców mruczenie macochy. Nie przestawaj, gaz do dechy. No i kurna, w ten sposób dojeżdżam do końca lewej nogi macochy. Mijam granicę ze Słowenią. Wjeżdżam na autostradę i prawą nogą macochy sunę w górę. Do Lubliany. Och, Dick, słyszę pojękiwanie. Ciepło, cieplutko. Więc przyspieszam. W locie mijam granicę z Chorwacją i po udzie macochy docieram na plażę nad Adriatykiem. Gorąco! Dyszy podniecona do czerwoności macocha, gdy parkuje na zalesionym pagórku jej łona. No cóż, pozostaje tylko wysiąść z samochodu. Wstaję, rozsuwam rozporek, ze środka wyskakuje Wacek i gdy w tej samej chwili, jak pewnie się domyślacie, w głębi mieszkania słychać kroki. Macocha podrywa się na równe nogi, opatula się szlafrokiem, tymczasem ja zasłaniam sterczącego Wacka atlasem. Do pokoju wtacza się umorusany smarem ojciec. Siada na krześle i mówi... Nigdzie nie jedziemy. Jakimś cudem silnik się zatarł. Brum, brum. Jedziemy naszym Fiatem 126P na wakacje. Jak się okazało, u mechanika do wymiany była tylko panewka. Oprócz nas, swoją Toyotą, do której przyczepiono przyczepę kempingową, jadą prezes, prezesina i Alicja. Kierunek Chorwacja. Z przodu za kierownicą siedzi stary. Obok na fotelu pasażera macocha, a ja z bagażami z tyłu. Ciasno jak w puszce sardynek. A przed nami sunie Toyota z przyczepą kempingową. Kurna, nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Jedyne co mnie pociesza to fakt, że mamy dwie poduszki powietrzne. Za dekoltem macochy w rozmiarze XXXXL. Około południa mijamy szyld stojący na poboczu, na którym wielkimi literami napisano Klub Go Go, pół kilometra. Macocha zaczyna wesolutko podśpiewywać pod nosem. Chwilę później wjeżdżamy do słowackiego miasteczka złożonego z czterech ulic na krzyż. I zatrzymujemy się całym peletonem przed knajpą o smakowitej nazwie Knedliczki. Okej, pół godzina przerwa w podróży. Każdy może robić to, na co ma ochotę. Prezes świńskim truchtem biegnie w stronę knajpy, gdzie zamawia cztery schabowe. Stary przysiada na krawężniku, wyjmuje plecak z kanapkami, które własnoręcznie przygotował i zaczyna je pacyfikować. Macocha mówi, że musi rozprostować kości i wbiegnie w siną dal. Prezesina rozgląda się dookoła, jej wzrok pada na wystawę sklepu z bielizną. Ogłasza wszem i wobec, że musi sobie kupić nowe stringi. Odchodzi zalotnie kołysząc wąskimi biodrami. Alicja, ciągle niezresetowana, stoi ofiara losu i ma mrocze pod nosem swoje wkute na blachę lektury szkolne. Więc przez myśl przelatuje mi genialna myśl. Może by ją zrestować teraz? Ala? Zagajam konspiracyjnym szeptem. Może wykąpiemy się w rzece? Nie umiem pływać. No to może pójdziemy na lody? Nie lubię lodów. Kurna, Alicja potrafi osłabić człowieka. A na co masz ochotę? Najchętniej poszłabym w siną dal, mówi Alicja i patrzy w kierunku, w którym poszła macocha. No to chodźmy. Swoją drogą też jestem ciekaw, gdzie przepadła macocha. Wchodzimy z Alicją w wąską uliczkę, brniemy pod górę jak dwa małe żuczki, potem w dół i wychodzimy na zastawiony tirami parking. Z prawej strony stoi blaszany barak, na którym wielkimi literami napisano Klub Go Go. No kurna, tego mogłem się spodziewać. Odchodzimy bliżej. Przed wejściem do klubu na ścianie z prawej strony wisi szklana gablotka, w której można sobie obejrzeć zdjęcia tancerek go-go. Na jednym ze zdjęć rozpoznaję moją rodzoną macochę. Stoi w majtkach przy rurce i się uśmiecha. Zdjęcie wygląda na przykurzone, nadżarte zębem czasu, ale kurna, nie da się ukryć, że to ona. Alicja robi się bledziutka. Twoja macocha jest stripteaserką? To już przeszłość. Nawróciła się. Teraz jest przykładną matką i żoną. Poważka. Stary założył jej wędzidła i jest spoko. Poważka. Kurna, sam nie wierzę w to, co gadam. Alicja nic nie mówi, tylko gapi się na zdjęcie macochy. Jej bledziutka twarz różowieje. Dick? W końcu się odzywa. Czy biust twojej macochy jest autentyczny? Na niby jaki? Co to kurna? Moja macocha jest jakimś mutantem z archiwum X? Pewnie, że naturalny. Zawistne oczka Alicji robią się zielone z zazdrości, a jej dłoń mimowolnie przesuwa się po jej własnym biuszcie. Nie wierzę, to silikon. Kurna, dziewczyno, o czym ty gadasz? W 100% naturalne. Ręczę własną głową. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę ich na własne oczy. Mówi Alicja i zanurza się w ciemnym wejściu do klubu Go Go.
Idę za nią. Najwyraźniej klub GoGoP zaczyna funkcjonować dopiero wieczorem. Teraz to tylko blaszana karczma przy drodze E77. Przy stoliku siedzą kierowcy ciężarówek i wpierniczają hamburgery. Dopiero po dobrej chwili zauważam, że macocha stoi w głębi przy barze i gaworzy sobie z barmanem. Alicja patrzy w tamtym kierunku swoimi zielonymi z zazdrości oczami, a jej dłoń mimowolnie głaszcze piersi o rozmiarze M. Nie wierzę, mówi Alicja i rusza w stronę baru. Biegnę za nią. Kurna, to jest jakaś psychodrama. Alicja ze swoim biustem M zatrzymuje się na wprost macochy z biustem XXXXL. I piskliwym głosem brzydkiego kaczątka rzuca macosze w twarz. Pani biust jest silikonowy? Macocha otwiera szeroko oczy. O czym ty mówisz, dziecko? Pani biust jest nieautentyczny. Słuchaj, Alicjo. Wpadłam tutaj tylko na chwilę pogadać ze starymi znajomymi, więc bądź tak dobra i nie przerywaj mi tych pięknych chwil. Alicja sinieje. Odwraca się napięcie w stronę kierowców przy stolikach i wykonuje popisowy numer. Ta pani ma nieautentyczny biust! Krzyczy. Kierowcom z wrażenia szczęki opadają na blaty stołów. Tymczasem macocha zaczyna trząść się ze złości. Odwraca się w stronę barmana, coś do niego mówi po słowacku, na co barman uśmiecha się od ucha do ucha, zaciera ręce i załącza światła na estradzie w głębi klubu. Dziecko, mówi macocha do Alicji, która mimowolnie wykonuje ruchy koliste wokół swoich piersi o rozmiarze M. Byłam tu królową nocy. W następnej chwili macocha odrywa się od baru i tanecznym krokiem, przedzierając się między oniemiałymi kierowcami przy stolikach, idzie w stronę estrady. Po drodze zrzuca z siebie ciuszki. Kiedy dociera do rurki na środku estrady, ma na sobie tylko stringi. Odwraca się, przytula do rurki, która ląduje między jej piersiami XXXXL i posyła zabójczy uśmiech w stronę Alicji. O kurde, szepcze Alicja. One są wielkie jak poduszki powietrzne. Kiedy pół godziny później wyjeżdżamy z tej przemiłej słowackiej mieścinki, macocha wesoło podśpiewuje pod nosem. Stary mówi, że kanapki, które zrobił, były super. Prezes, wciskając brzuch za kierownicę, narzeka, że przesadził z tymi czterema schabowymi. Prezesina kręci swoimi chudymi biodrami i jęczy ze stringi, które kupiła, lekko ją uwierają. A Alicja mamrocze pod nosem, tyle że to już nie są lektury szkolne. Z jej ust dobywa się ciche... One są wielkie jak poduszki powietrzne, one są wielkie jak poduszki powietrzne. Wyjeżdżamy ze Słowacji i wjeżdżamy na ziemię węgierską. I co ja widzę na poboczu? Znak ostrzegawczy z bobrem. Zaraz za granicą zajeżdżamy na stację benzynową, gdzie wszyscy wysiadamy, żeby rozprostować kości. Z naszej sześcioosobowej grupy najbardziej rozprostowania potrzebuje prezesina, która ciągle jęczy, że uwierają ją stringi. Najwyraźniej to jęczenie wkurza na maksa prezesa, który przez zaciśnięte zęby warczy w jej stronę. Ubrałabyś normalne majtki, wszystko byłoby w porządku. No kurna, prezes chyba nie powinien tego mówić. Albo przynajmniej nie tym tonem. Prezesina czerwienieje i przyjmuje bojową postawę. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie twój brzuch. Zajmujesz w samochodzie miejsce dla trzech pasażerów. O kurna! Prezes z emocji zapomina, że tankuje paliwo do baku. Robi się czerwony jak komunistyczny burak. Nawet nie zauważa, że etylina 98 za 100 ileś tam forintów za litr leje mu się po nogach. Jak ci niewygodnie w naszej Toyocie, to może pójdziesz na nogach. Kurna, normalnie iskrzy między nimi. A nomen omen, jesteśmy na stacji benzynowej, więc panie i panowie, ostrożnie z ogniem. Aby załagodzić sytuację, do dyskusji włącza się mój stary. Negocjator z psiej wólki. Pani prezesino, może się pani przesiądzie do nas? Kurna, co on wymyślił? Niby gdzie? Na dach? Bardzo chętnie, mówi prezesina i patrzy na mnie swoimi czarnymi jak węgiel oczami, jednocześnie poprawiając przez materiał spódniczki uwierające stringi. W ten sposób zaczynamy podróż przez Węgry. Prezes płaci za 30 litrów benzyny nalanych do baku i za 20, które wylał na siebie. Jest wkurzony jak smok wawelski na kacu. Tykająca bomba zegarowa. Jakby tego było mało, zamiast prezesiny ładujemy mu do środka nasze bagaże. Mam wrażenie, że gość zaraz zionie ogniem. Spadajmy z tej stacji. No i teraz jedziemy sobie naszym maluchem w czwórkę. Z przodu stary z macochą, a z tyłu ja z prezesiną. Suniemy niziną węgierską i co 2 kilometry mijamy ostrzegawcze znaki z bobrami. W końcu stary nie wytrzymuje i mówi: gdzie te bobry? W tej samej chwili czuję, że gorąca ręka prezesiny opada na moją dłoń i przesuwa ją jak myszką od komputera. Powolutku, powolutku, ale konsekwentnie do celu. Wjeżdżam pod brzeg spódniczki, następnie prezesina kieruje mnie w górę, po udzie.
W końcu moja dłoń trafia na zwierzę futerkowe. Dzikie i gorące. Trzeba będzie je oswoić. Z przodu dociera do mnie głos starego. Patrzcie. Kątem oka widzę, że mijamy znak drogowy z napisem. Bobry, 3 kilometry. Tymczasem moja dłoń delikatnie wyswobadza dzikie zwierzę z uwięzi. Przesuwam na bok uwierający paseczek stringów. Bardzo jestem ciekaw tych bobrów, słyszę głos starego. Jeszcze 2 kilometry i zobaczymy, co ci Węgrzy wymyślili. W tym czasie mój palec wskazujący tresuje zwierzątko prezesiny, które robi się mokre jak ruda spocona mysz. Ciekawe, czy bobry są pod ochroną, zastanawia się stary. Nie wiem, czy są pod ochroną, ale na pewno są w dobrych rękach. Mój palec głaszcze zwierzątko prezesiny z prawa, na lewo, z góry w dół, z włosem i pod włos, a nawet... No i co? Odzywa się stary. Gdzie te bobry? Tymczasem prezesina zagryza wargi, jednocześnie zaciska uda na mojej dłoni. To powoduje, że mój palec wsuwa się w głąb gorącego aksamitu i z gardła prezesiny wydobywa się zduszony jęk, który zagłusza grędzenie starego. Pojechaliśmy dokładnie 3 kilometry od znaku i co? Nie ma bobrów. Ci Węgrzy to tak samo ściemniają jak u nas SLD. Obiecanki, cacanki, a później figa z makiem. Wielkie rozczarowanie. Mówi rozgoryczonym głosem i ze złości dodaje gazu. Kurna, to jest problem mojego ojca. Wszystko bierze zbyt dosłownie. Wydaje mu się, że bobry to bobry. Nie dostrzega ukrytej rzeczywistości. Prawdziwego królestwa dzikich zwierząt. Wiecie, czego nie znoszę? Budki suflera. Po prostu wymiękam. Ale po kolei. Wszystko zaczęło się o 10:00. Zgodnie z planem zatrzymaliśmy się na polu namiotowym obok balatonu. Starzy, to znaczy stary, macocha, prezes i prezesina od razu po przyjeździe zaczęli ładować w siebie piwka. W dobrym tempie. Także godzinę później po polu namiotowym niósł się ich churalny śpiew. Jołka, jołka, pamiętasz? Kurna, wstyd za piątkę. A oni jeszcze pytają. Dick, dlaczego nie śpiewasz za nami? Co ja mam im powiedzieć, że jak słyszę budkę suflera, to dostaję skrętu kiszek? Uspuszczam wesołe towarzystwo i idę nad jezioro. Na plaży w ciemnościach widzę światełko. Kurna, myślę, jaki duży robaczek świętojański. Podchodzę bliżej, a tu się okazuje, że to Alicja. Siedzi w pozycji kwiatu lotosu z latarką w ręce i czyta książkę. Co czytasz? Pytam. Ala unosi głowę znad książki i zawiesza na mnie swoje powłóczyste spojrzenie. Ucztę Platona. No to kurna, pogadaliśmy. Na Platonie i filozofii znam się jak ślepy na kolorach. Przysiadam na piasku i mam już załamać się wewnętrznie, gdy Alicja uśmiecha się do mnie promieniście i mówi: czy mogłabym, Dick, na tobie przeprowadzić eksperyment? Platon pisze, że kontemplując piękno ludzkiego ciała, można wznieść się na wyższy stopień poznania. I zanim zdążyłem zapytać, na czym miałby polegać ten eksperyment, Alicja w blasku latarki zdjęła z siebie sukienkę i stoi przede mną naga. Dick, czy czujesz, że piękno mojego ciała przynosi cię na wyższy stopień poznania? Czujesz, jak zbliżasz się do najwyższej idei? No kurna, jasne, że czuję. Mój wacek może zaświadczyć. A czy aby jeszcze bardziej zbliżyć się do najwyższej idei, mógłbym cię dotknąć? Pytam. Alicja robi krok w tył. Platon nic nie pisał o dotykaniu, ale... Alicja mięknie. Ostatecznie udaje mi się ją przekonać, żeby się położyła na piasku. Tylko, Dick, pamiętaj, że to jest eksperyment naukowy, a nie seks. Mówi Alicja, kładąc się na plecach. Jasne, jasne, mówię. Po prostu zależy nam na tym, żeby zbliżyć się do idei piękna. Alicja zamyka oczy, a ja zaczynam się posuwać w kierunku najwyższej idei. Kurna, myślę, może to ten dzień. Dzień, w którym w końcu przestanę być prawiczkiem. Więc dotykanie Alicji wkładam całą duszę. No kurna, moje palce na ciele Alicji zachowują się jak palce Fryderyka Chopina podczas koncertu fortepianowego. Po prostu wirtuozeria. Najpierw krótki utwór na piersiach to przygrywka. Następnie moja ręka ląduje na płaskim brzuszku Alicji, gdzie kurna bardzo powoli w rytm buzującej w moim wacku krwi moje palce wirtuoza wygrywają przepiękny koncert. Allegro.
No i wielki finał. Już chcę go zacząć. Przedarłem się przez zarośla na pagórku łona. Czas na palcóweczkę. Jednocześnie drugą ręką rozpinam rozporek i szeptem mówię do Wacka, żeby szykował się do desantu. Gdy Alicja otwiera oczy. Podrywa się na równe nogi, zbiera z ziemi sukienkę i pośpiesznie ją ubiera. Następnie bierze do ręki latarkę i świeci mi w oczy. Tik! Mówi. To był eksperyment! To była próba i eksperyment się nie udał. Jesteś jak gębarz, po prostu napalonym szczeniakiem. Wymyślicie tylko o jednym, żeby dziewczynę przelecieć. Jesteś beznadziejny. Nie potraficie spojrzeć na piękno kobiecego ciała z odpowiedniej perspektywy. I tak dalej, i tak dalej. W końcu odwraca się i odchodzi. Przez chwilę widzę światło latarki. Potem robi się zupełnie ciemno. I w tej ciemności, która zapadła po odejściu Alicji z latarką, w której leżę na plecach z Wackiem, wycelowany w milion gwiazd na niebie, słyszę z oddali płynący, churalny śpiew. Emigrowałem, zrabiąc tych nad ranem, nad ranem. Kurna, budka suflera. Faceci po stosunku podobno wpadają w depresję. Na chwilę. To chyba nazywa się post-coitus, jakoś tak. No więc ja też to mam, z tą różnicą, że jak do tej pory jeszcze nie miałem stosunku. Ale sami wiecie, nieraz było blisko. Kurna, przysłowiowy włos. No więc leżę na brzegu Balatonu, patrzę w niebo, w górze chyba z milion gwiazd, a ja mam swój post-coitus. No bo kurna, nade mną niebo gwiaździste, a we mnie pustka. Swoje lata już mam, no i co? Ciągle strugam Ryśka i myślę o głupotach. Leżę na ziemi, zdołowany, myślę o swojej przyszłości, no i kurna, żeby nie było wątpliwości, czarno ją widzę. Podobno jabłko niedaleko jabłoni pada. W moim wypadku oznacza to, że będę podobny do starego. Przerażająca perspektywa. Będę wracał codziennie z pracy, następnie załaduję w siebie dwa piwka, obejrzę dziennik telewizyjny, potem przysnę w połowie filmu i tak codziennie. Dzień świstaka. No kurna, sami widzicie, nad tym Balatonem wpadłem w filozoficzny nastrój. I nawet nie wiem, kiedy z tych rozmyślań wyrwał mnie odgłos morskich fal uderzających o brzeg. Na początku nie skapowałem, że coś nie gra. No bo morskie fale na Balatonie? Jakim cudem, przecież kurna to nie jest Atlantyk. Ale jak mówię, na początku nie zajarzyłem, w czym rzecz. Unoszę głowę, patrzę w stronę brzegu i dostaję równocześnie zawału serca oraz wylewu krwi do mózgu. Z morskiej ochłani, jak na dobrym filmie grozy, coś się wyłania. Chcę uciekać, no bo kurna, nigdy nic nie wiadomo, a nuż to potwór z Loch Ness. Ale strach mnie tak sparaliżował, że po prostu leżę na piasku, a to coś, ociekając wodą, zbliża się do mnie. Myślę sobie, no to do widzenia. A oczami wyobraźni widzę nagłówki w jutrzejszych gazetach. Na plaży znaleziono zmasakrowane zwłoki. Zamykam oczy i czekam. Słyszę zbliżające się kroki i zastanawiam się, czy będzie bardzo bolało. Czy to coś, co wyszło z wody, zabije mnie od razu? Czy też będzie mnie męczyło godzinami, delektując się smakiem mięsa ogryzanego z moich kości? Kurna, z tego co słyszę i czuję, muszę przygotować się na najczarniejszy scenariusz. Coś zatrzymuje się nade mną, a ja kurczę się cały. Niczym ślimak chowam się do skorupy. Może mnie nie zauważy? Kurna, tonący brzytwy się chwyta, ale chyba nic mi już nie pomoże. Czuję, jak coś kładzie na mnie swoją oślizgłą łapkę. Deszcz z grozy wstrząsna mną aż do trzewi. Dick? Słyszę znajomo brzmiący głos. Czyżby mnie już zabił? Jestem w niebie? Szybko mu poszło. Otwieram oczy i w blasku księżyca widzę stojącą nade mną macochę. Jest naga, pokryta kropelkami wody. Kurna, strach ma wielkie oczy, a to tylko biust macochy. Dick, co tutaj robisz? To pytanie przypomina mi o tym, w jakim stanie ducha byłem, zanim pojawiło się coś. O tym, że mam post-coitusa. Próbuję to jakoś wytłumaczyć macosze, która przysiadła obok mnie na plaży. A ona najwyraźniej nie do końca rozumie. Jak to, Dick, masz post-coitus? Przecież nie miałeś jeszcze stosunku. Niby fakt, ale zaczynam ściemniać. Dick, chcesz się dowiedzieć, jak wygląda prawdziwy post-coitus? Chromolić post, niech będzie sam coitus. Macocha opada na mnie swoim mokrym ciałem. Jej usta przywierają do moich. O kurna, to jest to. Całowałem się już z języczkiem, ale jeszcze nigdy tak. Język macochy wsuwa się we mnie tak głęboko, że czuję go w piętach. Podczas tego całowania gdzieś mi przez głowę przelatuje myśl, że może macocha nie do końca jest macochą. No bo kurna, jakim cudem mogłaby mieć taki długi język? Ale to tylko taka
Nic nieznacząca myśl, tymczasem akcja toczy się dalej w zawrotnym tempie. Dick, szepcze namiętnie macocha i zdejmuje ze mnie spodnie. Chcę się z tobą kochać w wodzie. Cała krew odpływa mi z mózgu do Wacka. To on jest teraz kapitanem na statku. I kapitan głosem nieznoszącym sprzeciwu wydaje polecenie. Biegiem do wody. Więc biegnę, trzymając macochę za rękę. Zanurzamy się po past i na mój gust to już wystarczy. W końcu nie przyszliśmy tu pływać. Ale macocha ciągnie mnie na głęboką wodę. I kurna, w jednym przebłysku zdrowego rozsądku, który zsynchronizował się z wyjściem księżyca zza chmur, z całą przerażliwą jasnością widzę, że kurna, na głęboką wodę wciąga mnie tylko coś, co udawało macochę. Kurna, myślę, to już koniec. Coś wciąga mnie pod wodę. Próbuję się wyrywać, ale nie ma to sensu, jakbym siłował się z pociągiem. Nie mam szans. No to już po mnie. Słona morska woda zalewa mi usta, wlewa się do krtani, wypełnia płuca. I w tym tragicznym momencie czuję, że ktoś potrząsa mnie za ramię. Otwieram oczy, nade mną stoją macocha, stary, prezesina i prezes. Przysnął sobie, chichocze prezesina, potrząsając w dłoni butelką piwa. Uff, kurna, jakie życie potrafi być piękne. Po prostu leżę sobie dalej na plaży. Nie mam postkoitusa, jest cudownie. Co za debilny sen. Słona woda w balatonie i morskie fale, no bez jaj. Mój sen nocy letniej zostaje przerwany o 4 nad ranem. Dzwoni komóra. Pewnie bym ją olał, gdyby nie to, że mam ją w kieszeni. I wibruje mi tuż przy Wacku. A prawda jest taka, że namiot, w którym śpię, to jakaś mini jedynka. Nie wiem, może to wersja dla dzieci. Także jak mi gadzina, Wacek, od wibrowania komóry stanie na baczność, to będzie tu tłok, jak na dworcu centralnym w godzinach szczytowania. Więc postanawiam odebrać. Ki diabeł dzwonił. Patrzę na wyświetlacze. Gębacz. No kurna, gębacz, ocipiałeś, jest 4 nad ranem, jestem na wakacjach, nad balatonem tłuku, w namiocie, sam. Z jaką Alicją to jest jedynka? Ledwo się tu mieścimy z Wackiem, nie możesz spać, no to sobie coś zażyj, nie wiem, może neospasminę. Macocha to łyka, jak to ci nie pomoże, co, zakochałeś się w Alicji? Stary, daj sobie siana, co? Masz jej włos łonowy w szkatułce zamknięty na kluczyk, gębacz, może idź do lekarza, jak to do jakiego, do psychiatry, kurna, niemożliwe. Jedziesz teraz na rowerze? Kurna, co? Podążasz naszym tropem, gębacz, pogięło cię, to jest 1500 kilometrów. Jesteś już w Słowacji? Gębacz! Gębacz! Urywa się połączenie, kurna, słyszeliście? Gębacz jedzie naszym śladem. W plecaku ma szkatułkę z drogocennym włosem łonowym Alicji, w której się zakochał na, jak on to powiedział, śmierć i życie. W czarnych kolorach widzę tę historię miłosną. Alicja ma alergiczną wysypkę na wspomnienie gębacza. Więc wróżę mu śmierć. Mam już, kurna, dość wrażeń jak na jeden dzień. Wyłączam komórkę, kładę się na prawym boku i próbuję zasnąć. Ale nie mogę. Pod zamkniętymi powiekami, jak na ekranie w kinie, widzę na dnie szkatułki włos słonowy Alicji. Tylko tego brakuje, żeby o tym króciutkim włosku w kolorze blond dowiedział się Wacek. Wacek, błagam, nie! Chcę już spać! I w tym momencie, gdy dramatycznie zmagam się z podnoszącym przyłbicę Wackiem, słyszę, że ktoś się skrada na zewnątrz namiotu. W pierwszej chwili myślę, że to te węgierskie bobry, co to widzieliśmy je na znakach drogowych. Kurna, czyżby chciały mnie zaatakować? Zmyślne bestie. Wybrały sobie najmniejszy namiot. Sięgam po finkę. Nie poddam się bez walki. Ale to nie są bobry. No chyba, że potrafią mówić ludzkim głosem. Dick, śpisz? Słyszę szept dobiegający z drugiej strony namiotu. O kurna, czyj to głos? A kto pyta? To ja, Alicja. Odsuwam zamek i Alicja wsuwa się do środka. Czy już mówiłem, że mój namiot to mini jedynka? Więc kurna, po jej wejściu jest tu tak ciasno, że już bardziej się nie da. A do tego jeszcze Wacek się rozpycha. Dick, chciałam cię przeprosić za to na plaży, bo ja wiem, czytałam o tym książkę, że faceci w twoim wieku muszą tacy być. To jest uwarunkowane hormonalnie. Podobno bardzo się męczycie. No jeszcze jak? To bardzo boli? Pyta Alicja. Ciekawe, co za książkę czytała. No nie, że boli, ale kurna, cały czas czuję się jak butelka szampana, którą jakiś wariat wstrząsnął. Z tego powodu jestem 24 godziny na dobę nabuzowany na maksa. O, to straszne, mówi Alicja i jednocześnie czuję, że jej dłoń w ciemnościach spoczęła na moim kolanie. Czy mogłabym ci jakoś pomóc?
Z wrażenia mój wacek wpada w amok. Powiększa się do rozmiarów statuły wolności. Kurna, próbowaliście kiedyś zmieścić statuę wolności w rozporku? No nie da rady. Więc w ciemnościach rozpinam rozporek i wypuszczam wariata na wolność. Dick, mogę ci pomóc? Mogłabym wyjąć korek z tej butelki szampana. No kurna, myślę, Dick, nadeszła ta chwila. Odyseusz dotarł do celu. Jesteśmy w domu. Zaraz przestaniesz być prawiczkiem. Ta elektryzująca wiadomość działa na Wackę jak 10 tabletek Viagry. Ustawia się prostopadle do poziomu ziemi i równolegle do masztu podtrzymującego tropik na namiocie. Ale... kontynuuje Alicja. Mogę to zrobić tylko ręką. Czuję, jakbym wszedł pod zimny prysznic. Ręką? A nie moglibyśmy, wiesz, normalnie? Alicja w ciemnościach potrząsa przecząco głową. 2 miesiące temu zapisałem się do klubu dziewic. Kurwa mać, ale pech. Gdzie uroczyście ślubowałem, że dziewictwo stracę dopiero z mężem. Ale, Dick, mogę to zrobić ręką. To chociaż trochę ci ulży. To fakt. Dobra, nie ma sprawy. Mówi przez ściśnięte gardło. Połóż się na plecach, instruuje mnie Alicja, i zdejmij spodnie. No, nie trzeba mi 2 razy powtarzać. 2 sekundy później leży zupełnie nagi. Wacek sterczy w górę jak maszt. A moja dłoń, tak na wszelki wypadek, a nuż Alicja się rozmyśli i złamie ślubowanie, zakrada się pod brzeg spódniczki. I krok po kroczu, w absolutnych ciemnościach, zbliża się do tajemniczego ogrodu. Ale przenieśmy się na główny front, gdzie z góry opada na moją klatkę piersiową ręka Alicji. Kurna, dziewczyno, myślę sobie, gdzie ty ją trzymałaś, w lodówce? Palce Alicji są zimne jak kostki lodu, ich dotyk to traumatyczne przeżycie. Na szczęście po chwili się przyzwyczajam i z niecierpliwością czekam, aż tych 5 zlodowaciałych Eskimosów ruszy w dół, w stronę Wacka. W końcu ruszają, w tym czasie moja dłoń, sunąca udem Alicji, natrafia na przeszkodę. Koronkowy brzeg majteczek. Sprytnym manewrem od razu przedostaje się na drugą stronę i ląduje na mięciutkiej trawce na wzgórku łonowym Alicji. Czy mi się zdawało, czy też członkini klubu dziewic jęknęła w ciemnościach? Idę za ciosem. Ze szczytu wzgórka po zboczu ześlizguje się w wilgotniejącą rozpadlinę. Ja pierniczę. Tutaj jest tak mokro, że można się poślizgnąć i złamać sobie palec wskazujący. Jednak w tym samym momencie z głównego frontu, czyli z mojego ciała, docierają do mnie niepokojące wiadomości. Otóż nagle w ciemnościach na płaskowyżu mojego podbrzusza zaginęło 5 Eskimosów, którzy podążali do celu. Gdzie oni się podzieli? Właśnie nad tym się zastanawiałem, gdy słyszę namiętny szept Alicji. O kurczę, Dick, ale on jest wielki. Nie przypuszczałem, że penisy są takie duże. Kurna, co się stało? Wygląda na to, że Alicja trzyma w dłoni mojego facka, a ja nic nie czuję. Ja pierniczę, co jest grane? Dick, szepcze Alicja, jak wy nazywacie to, co ja teraz robię? Struganie ryśka? No kurna, jakaś paranoja. W końcu po tych latach samotnej udręki pojawia się Alicja ze swoją lodowatą rączką. Struga mi ryśka, a ja nic nie czuję. Jak to się stało? Może położyłem się na kamieniu, który uciska mi na rdzeń kręgowy? Taki mini paraliż, gdzieś o tym czytałem. Spoko, wystarczy, że się przesunę. Przesuwam się i to samo. Wielkie nic. Tylko w ciemnościach słyszę, jak Alicja ciężko dyszy. Dick, struga nie ryśka to ciężka praca, jestem wykończona. Długo to jeszcze potrwa? Nie wiem, co mam jej powiedzieć, więc mówię byle co. Jeszcze chwilę i już dochodzę. Dick, błagam, tracę siłę. Kurna, mam już dość tej paranoi. Wyjmuję mokrą dłoń z majtek Alicji, unoszę się na łokciach, sięgam w róg namiotu po pudełko zapałek, zapalam i co ja widzę? Wyczerpana Alicja klęczy przed metalową rurką masztu od namiotu i ruchami posuwisto-zwrotnymi doprowadzają ją do orgazmu. Kurna, kosmiczna pomyłka. I pomyśleć, że ta dziewczyna ma IQ na poziomie 180. Ciekawe, co by robiła, gdyby była ciut mniej inteligentna. W ramach alternatywnych form aktywności seksualnej siedzę z tyłu naszego Fiata i czytam erotyczno-kryminalną powieść pod tytułem Detektyw Hammer. Od tego czytania Wacek zrobił mi się twardy jak lufa pistoletu. Wystarczyłoby delikatnie nacisnąć na spust i wypaliłby pociskiem złożonym z 1 000 000 plemników. Właśnie do biura detektywa Hammera wchodzi niewyżyta laska, gdy słyszę głos starego.
Podobno Polacy mało czytają, a tu proszę bardzo, wszyscy coś czytamy. Nie no, kurna, ten mój stary jest nie do pobicia. Jednym okiem patrzy na drogę, drugim luka na mapę i myśli, że w ten sposób poprawia narodową statystykę czytelnictwa. Tak samo sprawa czytelnictwa ma się z macochą, która trzyma na kolanach TV Świat i czyta jednym okiem program telewizji na najbliższy tydzień. Ciekawe po co, przecież nie mamy telewizora ze sobą. Ale mniejsza z tym, bo tak naprawdę to macocha czyta tym drugim okiem, którym gapi się przez szybę samochodu i wypatruje na poboczu szyldów z napisem Klub GoGo. Więc, kurna, nie fałszując statystyk, tylko ja w tym towarzystwie czytam. Na czym to ja przerwałem? Okej. Do biura prywatnego detektywa Hammera wchodzi niewyżyta laska, która niby chce go wynająć do brudnej roboty, ale tak naprawdę chodzi o coś innego. Bystrzak Hammer od razu łapie, że do tego zlecenia nie będzie mu potrzebny rewolwer kaliber 45. Zamiast niego wyjmuje z rozporka penis. Niewyżyta laska ląduje na biurku, a lufa penisa wsuwa się w głąb. A oto jak autor kryminału opisuje odczucia detektywa chwilę po przejściu bramy rozkoszy. Tam w środku niewyżyta laska była jak przedmieście Chinatown o zmierzchu. Czułem, jakbym z lufą swojego pistoletu wbił się w gorący i stłoczony tłum chińskich nastolatek, które wraz z ruchem posuwistno-zwrotnym mojej lufy wydają z siebie przeciągły jęk. Ale nie był to bierny tłum, który bezwolnie się poddaje przywódcy grupy. To był tłum aktywny, poruszający się swobodnie wzdłuż mojego penisa, ruchami konwulsyjnymi, ale łagodnie, niczym jedwabne flagi na wietrze. Ale ta poezja nie trwała zbyt długo. Niewyżyta laska nagle uniosła pośladki nad biurkiem i z impetem nadchodzącego huraganu nabiła się na mój sterczący pal. I w tej pozycji, uwięziony w lochach tej piczki, poczułem, że umięśnione ścianki zaciskają się dookoła mojej lufy jak obręcze i madła. W tym momencie, gdy już mój wacek zupełnie utożsamił się z penisem detektywa Hammera, na przednim siedzeniu macocha składa swoją gazetę. Następnie patrzy przez okno. Zero szyldów z napisem Klub GoGo. Ziewa. W końcu odwraca się do mnie i jej wzrok ląduje na czubku sterczącej lufy pistoletu w moich spodniach. Ciekawa książka? Pyta perwersyjna żmijka i oblizuje swoje czerwone usta. Ta... Mówię, czując do tego, aby wacek mi samoczynnie wypalił, wystarczy mała dziura na drodze, w którą wiedzie nasz fiacik. O czym tam piszą? Pyta nagle zainteresowany stary. Ja pierniczę, co to kurna? Nagle się znalazłem w dyskusyjnym klubie książki. O transplantacji narządów wewnętrznych i zewnętrznych. Zmyślam na poczekaniu. Brawo, Dick, zapala się stary. Czytaj więcej takich książek, a może zostaniesz lekarzem. Tak jest, tato, mówię. Bo, Dick, swoje lata już masz. Truje dalej stary. Czas pomyśleć o przyszłości. Lekarz to dobry zawód. Ja to mówię z perspektywy pracownika umysłowego w urzędzie skarbowym, bo to jedyna grupa zawodowa, co to główną pensję dostaje w kopertach, do których my, pracownicy umysłowi urzędów skarbowych, nie mamy wglądu. I tak stary nawija. Tymczasem za jego plecami rączka macochy wędruje w moim kierunku. I z góry opada na wacka, zamienionego w lufę. Nic nie robi, tylko tak trzyma i uśmiecha się. Och, Dink, szepcze. Jaka fajna zakładka. I w tym momencie stary wjeżdża w dziurę na jezdni. Dłoń macochy osuwa się w dół i to wystarcza. Pocisk zostaje odpalony. Bum, bum. Kiedy dochodzę do siebie, słyszę głos starego. Poza tym to dobrze, że Dick czytasz te medyczne książki, bo dzięki temu wzrasta czytelnictwo w naszym narodzie. Tak, tato. O 12:00 przekraczamy granicę węgierską i wjeżdżamy do Chorwacji. Zatrzymujemy się zaraz za przejściem na parkingu przed sklepem bezcłowym, do którego z wywieszonym jęzorem biegnie macocha. Może uda mi się kupić biustonosz w rozmiarze XXXXL? Mówi znikając w środku budynku. Stary tradycyjnie przysiada na krawężniku, otwiera plecak i zaczyna pacyfikować kanapki. Tymczasem ja z wackiem, który po przygodzie na tylnym siedzeniu w samochodzie wymaga zabiegów higienicznych, udaje się do łazienki. Przecież nie mogę podróżować z brudnym wackiem po przepięknej ziemi chorwackiej. Wjeżdżam do klopa na zapleczu stacji benzynowej i co ja widzę? Jakiś jełop przypiął rower do armatury nad umywalką. Gdyby nie to, że gębacz w nocy przez telefon powiedział, że jest dopiero w Słowacji, to pomyślałbym, że to on. Bo to kurna w jego stylu, ale bez jaj. Ze Słowacji do Chorwacji na rowerze to się jedzie z tydzień. Więc zbliżam
się do umywalki i myślę, co kraj o to wyżej. Może ci Chorwaci po prostu przypinają rowery w klozetach do armatury, no bo co, jeśli te fiuty z Anglii mogą samochodami jeździć lewą stroną pod prąd, to niby czemu Chorwaci nie mogliby przypinać rowerów do kranów? Aby uszanować miejscowy obyczaj, wspinam się na rower, siadam na siodełku i wkładam wacka pod kran, po czym dokonuję rytualnego obmycia. Jednak nie dane mi jest dokończyć rozpoczętej czynności, za moimi plecami gwałtownie otwierają się drzwi od kabiny kibla. Patrzę przez ramię i kurna, z wrażenia wacek opada mi na dno umywalki. W progu stoi gębacz i zapina spodnie. Kurna, gębacz, jakim cudem, kosmici cię teleportowali? Gębacz unosi głowę i zaczyna pęcznieć z dumy. Załapałem się wczoraj w nocy na stopa, no i mu się udało. Kierowca tira jechał aż tutaj, ale... Dick, co ty robisz? O co mu chodzi? Jak to co, nie widzisz w fiucie, że zgodnie z miejscowymi obyczajami myję sobie wacka siedząc na rowerze? Takie tu są obyczaje? Kurna, gębacz od czasu jak się zapisał do Młodzieży Wszechpolskiej jest głupszy niż ustawa przewiduje. Nie łapie dowcipów, wszystko bierze na poważnie. Także można mu wcisnąć każdy kit. Jasne, tylko to jest obyczaj niepisany, mówię. Trochę kłopotliwy, zauważa gębacz. Ale jako członek Młodzieży Wszechpolskiej szanuję wszystkie niepisane obyczaje i tradycje narodowe. Więc na terytorium Chorwacji będę się mył tak, jak robią to miejscowi. Oki, wychodzimy z klozetu na rozgrzany do czerwoności parking. Gębacz ustawia się tyłem do autostrady, po której samochody śmigają w kierunku chorwackich plaż. Fru, fru. I zaczyna swój program kabaretowy. Wyjmuje z plecaka szkatułkę z czarnego drewna, następnie sięga do kieszeni. Stamtąd uroczyście dobywa srebrny kluczyk, wkłada do dziurki i otwiera. Na samym dnie, jak perła na dnie oceanu, leży włos. Gębacz, to jest ten włos łonowy, który połknąłeś? Tak. Piękny, nie? Skąd wiesz, że to włos Alicji? A niby kogo mógłby być? Kurna, gębacz ma taką krótką pamięć jak nasi politycy. Trzeba będzie sięgnąć do Instytutu Pamięci Narodowej i mu ją odświeżyć. No, gębacz... Nie udawaj niewiniątka. Na każdym rogu w mieście trąbią, że oprócz Alicji także prezesinę wybudzałeś z hipnozy własnym językiem. Więc to może być włos Alicji albo prezesiny. Gębacz się robi czerwony jak burak. Swoją drogą do twarzy mu w tym kolorze. Pochrząkuje i dyplomatycznie sprowadza rozmowę na grząski grunt własnych przemyśleń. Mam głębokie przekonanie, graniczące z absolutną pewnością, że to jest włos Alicji. Takie rzeczy, podobnie jak miłość, po prostu się czuje. Dick, byłeś kiedyś zakochany? Kurna, niech się zastanowię, no jak, pewnie, że tak. Byłem i ciągle jestem. Tak? Gębacz wydaje się być zaskoczony, a niby kogo kochasz? No, macochę. Nie o taką miłość mi chodzi, matkę to każdy kocha, ale wiesz, chodzi mi o dziewczynę. Kurna, nawet mi się nie chce tłumaczyć Jołopowi moich skomplikowanych i delikatnych związków z macochą. To nie jest na głowę gębacza. Więc nic nie mówię, tylko sięgam po włos na dno szkatułki. Chcę sprawdzić, do kogo należy. W końcu dotykałem zarówno włosów łonowych Alicji, jak i prezesiny. Kiedy trzymam go już w ręku, widzę, że gębacz sinieje. Przez zaciśnięte gardło syczy w moją stronę. Dick, otóż go natychmiast! Co to kurna, relikwia czy jak? I gdy się zastanawiam nad tym problemem teologicznym, łagodny podmuch wiatru unosi włosy z mojej dłoni. Włos zawisa w rozgrzanym powietrzu na wysokości 3 metrów nad ziemią i sobie frunie powolutku nad parkingiem. W tym momencie rozpoczyna się drugi punkt w programie kabaretowym gębacza. Tym razem dla szerszej publiczności oprócz mnie obserwuje go stary z kanapką w dłoni, macocha w nowym biustonoszu, pracownik stacji benzynowej oraz ekspedientki ze sklepu bezcłowego. A jest na co popatrzeć. Gębacz próbuje doskoczyć do frunącego w powietrzu włosa łonowego. Wybija się z obu nóg i skacze w górę. Adam Małysz, tyle że bez nart. Kurna, nikt oprócz mnie nie kapuje, o co biega z tym skakaniem gębacza. Patrzą na niego jak na wariata, a ten jak gigantyczne jojo skacze po całym parkingu. No jaja jak berety. I kiedy już gębacz prawie nie ma, nagle zawiewa prawy boczny wiaterek. Wiecie, taki co to zawsze Małyszowi wieje w oczy i sru włosem w kierunku wysuszonych chorwackim słońcem wzgórz. Kurwa, Dick, on odfruwa! Krzyczy gębacz i wsiada na rower. I jebudu, jedno śladem przez obsiane pszenicą pole za włosem w kierunku wzgórz. Kurna, nawet mu nie zdążyłem powiedzieć, że jakby chciał drugi taki włos, to nie ma sprawy. W każdej chwili mogę mu go załatwić. Przecież u Alicji cały czas mam otwarty kredyt na struganie Ryśka. Więc przy okazji mogę mu skołować jednego włosa. Gdzie on pojechał?
Pyta o niemiały stary, patrząc na gębacza, który na rowerze zapiernicza w dół przez pszenicę, chyba że ze 100 na godzinę. Na skróty. Stary gwałtownie wstaje z krawężnika, w jego oku widzę błysk. Czyżby chciał się ścigać z gębaczem? Pakujmy się do wozu i jedziemy. Nie może być tak, że ten szczyl na rowerze szybciej zajedzie nad morze niż my samochodem. Koniec z tymi ciągłymi postojami, zarządza stary. Wsiadamy do naszego bolidu marki Fiat 126P i ruszamy z kopyta. Fru! Na autostradę. Stary wrzuca czwórkę, gaz do dechy, prędkość zapiera nam dech w piersiach, wiatr rozwiewa włosy, na liczniku 105 na godzinę w porywach. Kiedy tak szybujemy z mocnym postanowieniem, że zatrzymamy się dopiero nad Adriatykiem, nagle z lewej mija nas Toyota. To prezes, prezesina i Alicja. Dogonili nas, a nawet przegonili. Ich samochód zjeżdża przed nami na lewy pas i migaczami daje jakieś tajemne znaki. O co chodzi? Zastanawia się stary. Może nie mamy powietrza w kołach? Sugeruje naiwnie macocha. Dick, weź komórkę i zadzwoń do nich. Mówi w końcu stary, ocierając pot z czoła. Wykręcam do Alicji, ale telefon odbiera prezesina. Dikuś, jak to miło, że dzwonisz. Dzisiaj rano uciekłeś mi tak, że chyba się powinnam obrazić. Ale wspaniałomyślnie ci wybaczam. W tle tego pleple prezesiny słyszę głos prezesa, który krzyczy: powiedz im, kurwa, że przy pierwszej okazji zjeżdżamy z autostrady w prawo. Wyłączam komórę i przekazuję tę radosną nowinę wszystkim obecnym. Stary drapie się po głowie. W prawo? Nie rozumiem, po co? Może to jakiś skrót, sugeruje naiwnie macocha. Kilometr dalej zjeżdżamy za Toyotą w prawo i lądujemy 5 metrów poniżej poziomu autostrady na jakimś zadupiu Europy obok pola obsianego kukurydzą. To mi nie wygląda na skrót, mówi pod nosem stary i wysiada z samochodu. Panie prezesie, dlaczego się tutaj zatrzymaliśmy? Oto jest pytanie, jak mówił Hamlet, ale prezes nie raczy odpowiedzieć, rozsuwając rozporek piędzi między kukurydzę. Kurna, zjechaliśmy tylko dlatego, że chciał się odlać. Paranoja. Rozglądam się na boki i widzę to samo co stary, który łapie się za głowę. Kurna, wprawdzie jest zjazd z autostrady, ale nie ma wyjazdu. Po drugiej stronie, tam gdzie powinien być wyjazd, stoi koparka i grupa robotników, którzy pokazują na nas palcami, po czym zaczynają się śmiać. Wyjazd zamierzają oddać do ruchu dopiero w listopadzie. Na razie leją beton pod fundamenty. No to jesteśmy ugotowani. Załamany siadam na ziemi i kątem oka widzę, że poboczem autostrady jak strzała w locie przemyka gębacz. Fru! I już go nie ma. Kurna, mogłem pojechać rowerem, byłoby szybciej. Już mam się całkiem załamać, gdy do moich uszu dociera propozycja nie do odrzucenia. Chodź, Dick, poszukamy drogi. Mówi Alicja i puszcza do mnie perskie oko. No to chodźmy. Rano o 9:00 pobudka, zwijamy obóz i dalej w drogę. Do Chorwacji. Przed wyjazdem biegnę do klozetu, żeby mieć pusty pęcherz przed podróżą. Wpadam do środka i kurna, co ja widzę? Przy pisuarach prezes. Niech to szlak trafi. Nie lubimy się od pamiętnej imprezy w naszym domu, kiedy wyjąłem korek w wannie, co spowodowało, że penis prezesa zaklinował się w odpływie. Wprawdzie topór wojenny na czas wakacji został zakopany, ale niezbyt głęboko. Kurna, niestety na polu namiotowym jest tylko jeden klozet, więc nie ma wyjścia. Staję obok prezesa i wartkim strumieniem oddaje mocz do pisuaru. Grubas odwraca głowę i zazdrosnym spojrzeniem patrzy w moją stronę. Kurna, co jest grane? Czyżby prezes był homosiem? Ja w twoim wieku też tak sikałem. Mówi, raz, dwa i po sprawie, a teraz po kropelce. Jakbym sikał klejem super glue. Wiesz, Dick, ile ja czasu dziennie tracę na stojąc przy pisuarze. Nie orientuję się, panie prezesi. Średnio 4,5 godziny na dobę, ale to jeszcze pół biedy. Przez tą moją powiększoną prostatę to mi kurwa Dick nie staje. No to już się wyjaśniła sprawa, dlaczego prezesina ciągle chodzi napalona. Dick, dam ci dobrą radę. Korzystaj z życia, póki jesteś młody, bo później powiększy ci się prostata i dupa zbita. Tak jest, panie prezesie, mówię, otrzepując dziarsko wacka nad pisuarem. Tylko na jedno musisz uważać, mówi prezes, wykapując z siebie kropelkę moczu. Uważaj podczas tego ciupciania, żeby nie zarazić się wirusowym zapaleniem cewki moczowej. Tak jak to miało miejsce w moim przypadku. Jeden skok w bok podczas delegacji. Kurwa, skutki tego po latach są takie, że mam prostatę wielką jak arbuz.
No ale kurna, myślę sobie, nawet sympatyczny ten prezes daje młodemu człowiekowi takie praktyczne rady, może niepotrzebnie wtedy wyjąłem ten korek z wanny. Ale zanim domyślałem sobie tą myśl do końca, grubas otworzył swoją wielką gębę i hipopotama i zerwał cienką nić porozumienia międzypokoleniowego. Jeszcze rzecz najważniejsza, o której powiem na samym końcu, żebyś sobie nie zapomniał podczas tych naszych wakacji. Tutaj prezes na chwilę zamilkł, żeby wydusić ze swojego fiuta kolejną kropelkę. Tak, słucham, panie prezesie. Możesz ciupciać gdzie chcesz i ile chcesz. Możesz posuwać dziurki od klucza i dziury w deskach po sękach. Możesz to robić z zabezpieczeniem albo bez, to twoja sprawa, ale kurwa szczylu, o jednym musisz pamiętać zawsze i wszędzie. Trzymaj się z dala od mojej Alicji i mojej żony, bo jak się dowiem, że coś was łączy, to się za jaja powieszę na słupie telegraficznym. Ja pierniczę. Wybiegam w popłochu z klozetu, ten prezes to świr i do tego impotent. Biegnę do samochodu, po drodze mijam prezesina, która łapie mnie w locie. Hej, dikuś, skarbie, gdzie tak pędzisz jak struś pędzi wiatr? Słuchaj, dik, czy mogłabym tak jak ostatnio pojechać z tobą na tylnym siedzeniu waszego malutkiego, ale jakże przyjemnego samochodziku? Wyrywam się z objęć prezesiny i pędzę dalej polem namiotowym w stronę naszego malutkiego, ale jakże przyjemnego samochodziku marki Fiat 126P. Hej, Dick, gdzie tak pędzisz na złamanie karku? Staje na mojej drodze Alicja. Przepraszam za to, co wydarzyło się w nocy. To było idiotyczne. Pomyliłem się w ciemnościach rurki. Ale wiesz, możemy to powtórzyć w każdej chwili. Omijam Alicję stojącą na ścieżce i biegnę dalej. Dopadam samochodu, wciskam się na tylne siedzenie i mówię do starego: tato, odpalajmy maszynę. Stary unosi prawe oko znad mapy samochodowej. Patrzy na mnie jak na wariata. Ktoś cię goni? Nie, ale na szczęście w tym momencie do dyskusji włącza się macocha, który stoi przed samochodem i przegląda jedyną lekturę, którą zabrała sobie na całą podróż, czyli gazetę z programem TV. Jedźmy tak jak mówi Dick, bo znowu się do nas przysiądzie prezesina i trzeba będzie przepakować bagaże. Ten argument przekonuje starego. Powolutku wytaczamy się z pola namiotowego. Uff, im dalej od tego świra prezesa, tym lepiej. Przy wyjeździe stoi słup telegraficzny, chyba z 4 metry wysokości. Kurna, nie chciałbym na nim wisieć powieszony za... Na samą myśl mój wacek kurczy się do rozmiarów ziarenka piasku. W tym momencie, patrząc na słup, uroczyście ślubuję, że już nigdy więcej nie dotknę prezesiny ani Alicji chromole. Po co mi to? Czy nie lepiej uprawiać bezpieczny seks, bez ryzyka wejścia w bezpośredni kontakt ze zwichrowanym prezesem, bez groźby zarażenia się przewlekłym wirusowym zapaleniem cewki moczowej, po którym człowiekowi prostata rozrasta się do wielkości arbuza? No kurna! Od tej chwili postanawiam uprawiać podczas wakacji tylko bezpieczny seks z moją kochanką, czyli prawą dłonią. Tylko nie wiem, czy w tym wytrwam. Są różne drogi ułożone z kostki brukowej, asfaltowe, lokalne, międzynarodowe, ale też są takie drogi, które prowadzą człowieka na manowce. Nie wiem, jakiej drogi chciała szukać Alicja, ale jedno jest pewne, zabłądziliśmy. Za polem kukurydzy skręciliśmy w prawo, potem poszliśmy w lewo, potem znowu w prawo, no i wiecie, gdzie jesteśmy teraz? Na zielonej trawce obok oczka wodnego. A po jego drugiej stronie stoi słup telegraficzny, którego cień przypomina szubienicę. Ktoś powie, no i co z tego? No kurna to, że jeszcze tego samego dnia rano ślubowałem, że podczas wakacji nie będę dotykał Alicji. Prezes mnie ostrzegał, że jak ją dotknie, to mnie powiesi za jaja na słupie telegraficznym. A co ja robię? Leżę obok Alicji na trawce, obok oczka wodnego i palcem prawej dłoni sunę jak wagonik kolejki wąskotorowej po jej prawej nodze. Czy to nie jest dotykanie? Czy to nie jest łamanie raz złożonego ślubowania? Czy to nie jest kuszenie losu? Jest! No i co z tego? Kto by się tym przejmował? Mój palec za radą Wacka wbrew logice sunie jak samobójca po gorącej nodze Alicji, która udaje, że się opala. Od tego opalania jest gorąca jak żelazko. Mojemu zwiadowcy najwyraźniej to nie przeszkadza. Najpierw wsuwa się w cień sukienki, a potem udem, krok za kroczkiem, zbliża się do źródła ciepła. Przekracza cienką czerwoną linię brzegu majtek i zanurza się w lesie tropikalnym, gdzie wilgotność powietrza wynosi 100%, prawdziwe piekiełko. Ale cóż to dla mojego palca, gdy tajemnica zaginionej arki jest na wyciągnięcie dłoni. Niczym nieustraszony Indiana Jones przedziera się w głąb dżungli. Jeszcze nigdy nie był tak głęboko. Sunie mokradłami i Alicja łapie mnie przez materiał sukienki za nadgarstek. Nick,
Musisz uważać. Oki, już przerabiałem ten scenariusz kiedyś z macochą, więc jestem zabezpieczony na każdą okoliczność. Prezerwatywy teraz noszę w każdej kieszeni, do tego w portfelu, w legitymacji szkolnej oraz pod wkładką w lewym Adidasie. Więc moja droga nagrzana do czerwoności, Alicjo, bez obawy. Wyjmuję gumkę z tylnej kieszeni i zakładam na wacka. Dick. Tak? Co ty robisz? Zakładam gumkę. Po co? Jak to po co? Przecież mówiłaś, że muszę uważać. Kupta się, śmieje się Alicja. Źle mnie zrozumiałeś. Jak to źle? No, musisz uważać z tym paluszkiem w środku, bo pamiętasz, mówiłam ci w nocy. 2 miesiące temu zapisałam się do klubu dziewic. Nie chciałabym stracić dziewictwa w taki głupi sposób. To znak opatrzności. Myślę sobie, zdejmując z wacka ubranie. Opatrzność w ten sposób próbuje mi przypomnieć o ślubowaniu. Odsuwam się od Alicji i wszystko jest na najlepszej drodze do tego, abym się opamiętał. Abym dotrzymał raz złożonego ślubowania i abym nie zginął z rąk prezesa. Ale w tym momencie Alicja, niczym biblijna kusicielka Ewa w raju, zwraca się do mnie z propozycją nie do odrzucenia. Dick, jest tak gorąco. Może wykąpiemy się nago w tym oczku wodnym. I wiecie... co ja niepomny na znaki opatrzności, kurna, mówię? Super pomysł! No i zrzucamy ciuszki, po czym biegniemy do wody w stroju Adama i Ewy, nie zwracając uwagi na to, że cień słupa telegraficznego najwyraźniej na makształt szubienicy. Wow! Fajnie jest się kąpać z nagą laską w takim moczku wodnym pod tym zajebiście gorącym chorwackim słońcem. Och, Dick, szepcze Alicja, przytulając się do mnie w wodzie. Szkoda, że nie jesteś moim mężem, bo bym ci się oddała. Moja dłoń pod powierzchnią wody opada na pośladki Alicji, a mój głos niczym wąż na drzewie dobrego i złego kusi ją. Może złamiesz to swoje ślubowanie? Och, Dick, ja nigdy nie łamię uroczyście złożonych ślubów. Nie kończy zdania, zaczynamy się całować, namiętnie z języczkiem. Kurde, może jednak coś z tego będzie. Dłoń Alicji osuwa się pod powierzchnię wody i opada na wacka, który oddaje morsa. Robi się gorąco, bardzo gorąco, żeby tylko woda się nie zagotowała. Chwilę później wstrząśnięty i zmieszany wacek jest już między udami Alicji. Gdzieś na obrzeżu świadomości błyska mi ostrzegawczy napis. Gumki zostały na brzegu. Chromolić gumki, drugi raz może się nie powtórzyć taka sytuacja. Alicja w moich ramionach jest mięciutka jak plastelina. Ujmuję ją dłońmi od tyłu za pośladki i celuję wackiem w środek tarczy. I w tym samym momencie ponad ramieniem Ali kątem oka na brzegu widzę 3 postacie. Stoją pod słupem telegraficznym pieprzeni chorwaccy podglądacze. Odrywam się od Alicji i dopiero teraz widzę dokładnie, to nie są Chorwaci. To prezes, prezesina, macocha i stary. W komplecie. Zamieram w bezruchu. Zapada przysłowiowa biblijna cisza, w której prezes spod słupa telegraficznego gapi się na mnie oczami pełnymi niepohamowanego gniewu. Kurna, to są oczy Kaina. Oczami wyobraźni widzę mały kopczyk usypany pod słupem. To mój grób. Na tabliczce jest napisane: tutaj leży Dick, który nie dotrzymał ślubowania i dlatego zginął śmiercią tragiczną, powieszony za jaja na tym oto słupie telegraficznym. I w tej złowrogiej ciszy nagle rozlega się radosny krzyk prezesiny: Dick, co za super pomysł, żeby się kąpać nago! Ja też uwielbiam nudyzm! I zwariowana prezesina zrzuca z ciebie ciuszki, po czym guluteńka wpada do wody. Dociera na środek oczka wodnego, gdzie stoimy z Alą i obejmuje mnie z drugiej strony. Nie, 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 tylko nie to. Teraz jestem pogrzebany na amen. Równocześnie dotykam 2 kobiet prezesa. Do tego jeszcze jedna z nich pod wodą trzyma mnie za trzęsącego się ze strachu wacka. Unoszę wzrok i patrzę w stronę prezesa. Może stanie się jakiś cud, może z jasnego nieba trzaśnie w niego piorun, może zakrztusi się śmiertelnie śliną, może, błagam, niech mu się coś stanie. I kurna, prezes robi się na brzegu jakiś mniejszy. Co jest grane, jakby wypuścili z niego powietrze i nagle... Jebudu! Zemdlony gruba zwali cielskiem wieloryba o glebę. Nad ziemią unosi się obok kurzu. Gość nie wytrzymał widoku w oczku wodnym i odwalił kitę. Zemdlał, mówię radosnym głosem do prezesiny. Kurna, zemdlał! Prezesina lekceważąco macha ręką i krzyczy w stronę brzegu. Proszę mu tam zrobić sztuczne oddychanie, a my tu sobie z Dickiem trochę popływamy. No kurna, opatrzność czuwa nade mną w Chorwacji. A nad prezesem nie.
Bardzo lubię Chorwację. Są dwa miejsca, w których mój facek potulnieje. Jedno to poczekalnia przed gabinetem dentystycznym, drugie to kostnica. Siedzimy w piątkę na drewnianej ławie przed metalowymi drzwiami, za którymi znajduje się prezes. Nikt nic nie mówi. Cisza jak w grobie. Tylko siedzimy i gapimy się w te drzwi. Kurna, zastanawiam się, jak my przetransportujemy zwłoki prezesa do Polski. W bagażniku? Może dadzą nam trumnę, którą później odeślemy im pocztą. Tylko, czy będą tam mieli taki rozmiar? Kurna, trumna dla prezesa musi mieć rozmiar XXXXL. Tak jak miseczki biustonosza macochy. Ale nie gaśmy przedwcześnie ogarka świeczki nad niezakopanym grobem. Korytarzem do metalowych drzwi zbliża się dwóch chorwackich łapiduchów w maskach chirurgicznych na twarzy i jakimiś obcęgami. Wchodzą. A mieli mu tylko zmierzyć ciśnienie, lamentuje macocha. Prezesina lekceważąco macha dłonią. Nie ma się co przejmować, on już 4 razy umierał. W tym miejscu swojej wypowiedzi prezesina wymownie patrzy w górę. Ale chyba tam go nie chcą. A problemy zdrowotne prezesa, jak pamiętacie, zaczęły się nad Oczkiem Wodnym, gdzie prezes padł zemdlony pod słupem telegraficznym. Wprawdzie stary błyskawicznie go reanimował i wydawało się, że wszystko będzie dobrze, ale kiedy prezes zobaczył mnie po raz kolejny, znowu skoczyło mu ciśnienie do 200 i fyrtnął koziołka. Więc stary znowu go musiał reanimować. A ja, nauczony doświadczeniem, usunąłem się prezesowi z oczu. I potem było wszystko pięknie. Znaleźliśmy boczną drogę, którą udało nam się dotrzeć do Zagrzebia, gdzie postanowiliśmy coś zjeść. Zajeżdżamy przed McDonalda, wysiadamy na parkingu i kurna, zaczyna się powtórka z rozrywki. Głupi prezes zamiast patrzeć pod nogi, bezczelnie patrzy w moją stronę. Czerwienieje mu gęba i fru, leży z kopytkami w górze przed wejściem do McDonalda. Zanim dopadł do niego stary, żeby go zreanimować, panienka od hamburgerów wykręciła numer na pogotowie. I chwilę później pojawiły się chorwackie łapiduchy. Zrobili mu w karetce EKG, które wykazało, że wszystko jest okej. Więc go wypuszczają z tyłu karetki. Na wszelki wypadek schowałem się w budynku i obserwuję całą scenę zza szyby, popijając przepysznego milkshake'a o smaku czekolady. Grubas robi krok, rozgląda się i nagle nie wiem jakim cudem nasze spojrzenia krzyżują się nad parkingiem. I znowu prezes wali cielskiem o glebę, a jego kopytka sterczą w górze. No i w ten magiczny sposób znaleźliśmy się wszyscy na izbie przyjęć w szpitalu. Wiecie co jest najgorsze? To, że chyba tylko ja wiem, co dolega prezesowi. Po prostu nie może na mnie patrzeć i ta jego awersja ma podłoże psychologiczne. Nie wiem, może by wystarczało, gdyby mu dali łyżeczkę neospazminy na uspokojenie? Chętnie bym powiedział to tym łapiduchom, co się uwijają wokół prezesa, ale kurna, nie umiem po chorwacku. No więc siedzimy przed tymi metalowymi drzwiami w grobowej ciszy i nagle w tej ciszy, zza drzwi, dobiega nas upiorny krzyk prezesa. Wszyscy podrywamy się na równe nogi, w tej samej sekundzie drzwi się otwierają, ze środka wychodzi dwóch łapiduchów w maskach na twarzy, jeden z nich zbliża się do prezesiny i wręcza jej zakrwawiony ząb. Ja pierniczę. Ci idioci wyrwali mu ząb zamiast dać coś na uspokojenie. O 20:00 lądujemy na polu namiotowym pod Zagrzebiem. To nieplanowana przerwa w podróży spowodowana złym stanem zdrowia prezesa. Jest już z nim lepiej, po tym jak mu wyrwali zęba ma lepsze chłodzenie w jamie ustnej. No i chyba się połapał, że ciśnienie skacze mu na mój widok, więc teraz, jak pojawiam się na horyzoncie, odwraca głowę w bok. Chyba mam grubasa z głowy. Leżę sobie w namiocie i myślę o minionym dniu. Sporo się działo. Rano ślubowałem, że będę uprawiał bezpieczny seks, potem złamałem śluby w Oczku Wodnym. No i ta sytuacja z prezesem. Krzyki ojca, wymówki macochy, paranoja. A wszystko przez to, że nie jestem konsekwentny. Kurna, dyk, nie można ci ufać. Ślubujesz, później łamiesz śluby. Kto tu rządzi? Ty czy Wacek ze swoim ptasim muszkiem ukrytym w napletku? Gdy tak się samolustruję, odzywa się komóra w mojej kieszeni. To SMS od Alicji. Dick, mój ojciec, aby zapobiec naszym nocnym spotkaniom, przykuł mnie do rurki w naszej przyczepie kempingowej. Jestem uziemiona. Och, Dick, marzę o tym, żebyśmy znowu popływali w Oczku Wodnym. Pa. Przykra sprawa, gdybym był rycerzem, powinienem pójść i uwolnić Alicję, no ale, kurna, nie jestem rycerzem. Niestety nie jestem również bohaterem. My nick is Dick, a nie my name is James Bond, więc odkładam komórę i wracam do przerwanego wątku moich nocnych przemyśleń. Ale nie jest mi pisane, by w nich się zagłębić, bo znowu dostaję SMS-a, tym razem od prezesiny. Dick, tragiczna wiadomość. Prezes założył mi pasnoty, w związku z tym nie pojawię się dzisiejszej w nocy w twoim namiocie, jak to sekretnie planowałam. Pa, rozkoszniaczku, świetnie się z tobą pływało w Oczku Wodnym.
Odkładam komórkę i czuję, że jakoś mi się smutno zrobiło. Kurna, Dick, skąd ten smutek? Czyżbyś w RF logice i ślubowaniu liczył na nocny seks z prezesiną albo Alicją? A może to jest smutny Wacek, a nie ty, Dick? Gdy tak myślę o tym wszystkim, do moich uszu dociera jakieś szuranie przy wejściu do namiotu. Co jest, kurna? Czyżby węgierskie bobry bez paszportów przekraczyły granicę z Chorwacją? Dick, słyszę szept z zewnątrz. Wpuść mnie. A kim jesteś? Pytam również szeptem. To ja, macocha. Zaproszę bardzo. Jak już wspomniałem, mieszkam w mini jedynce. To jakiś pieprzony namiocik dla dzieci do zabawy w Indian. Więc kiedy macocha wtarabaniła się do niego ze swoim biustem XXXXL, jest tu jak w samochodzie, w którym otwarły się poduszki powietrzne po teście zderzeniowym. Ledwo zipie. Ze wszystkich stron otacza mnie mięciutkie ciało skropione wodą kwiatową czarnocy. Wiecie, czego kurna człowiekowi w takiej sytuacji najbardziej brak? Już słyszę, że wszyscy erotomani szepczą zdanie: seksu z macochą. Guzik prawda, tlenu. Ale kurna, kogo to obchodzi? Macocha zajmuje bojową pozycję i rozpoczyna wymówki. Dick, pofotygowałem się tutaj do ciebie, bo jest mi bardzo smutno. Czyżby stary umarł? Kurna, jeśli w ciągu najbliższych 30 sekund nie uda mi się zaczerpnąć tchu, to pójdę jego śladem. I wtedy macocha będzie miała podwójny powód do smutku. Bardzo mnie martwi to, że swoje młode siły trwonisz na te dwie chude suki. Czy ty wiesz, Dick, że moje serce zostało dzisiaj złamane, kiedy zobaczyłam cię nagiego z tą stukniętą Alicją w oczku wodnym? Nie masz litości dla swojej macochy, którą nomen omen prowadzisz miłosną grę od chwili, kiedy hajtnęłam się z twoim ojcem? Ile człowiek może przeżyć bez tlenu, bez jedzenia, podobno miesiąc, bez wody tydzień, ale kurna, bez tlenu, to ja się tu wykończę w 5 minut. Dick... Czy ja ci już nie podniecam? No powiedz. Chętnie bym powiedział, ale się duszę. A nie jestem tak wszechstronny, żeby wykonywać te dwie czynności równocześnie, więc tylko cichutko harczę. Co? Nawet nie chcesz ze mną mówić? Dobrze, dobrze. Sama sprawdzę. Mój niedotleniony mózg resztkami sił rejestruje ruchy obcych wojsk w rejonie mojego rozporka. Macocha rozsuwa zamek w moich spodniach i wyjmuje ze środka zemdlonego wacka. No tak. Komęczuje płaczliwym głosem macocha. Już cię nie podniecę. Nic nie musisz mówić, wszystko jasne. Ależ, mamo, chciałbym powiedzieć, to nieprawda. Kiepski wygląd Wacka w chwili obecnej jest jedynie wynikiem śmiertelnych procesów chemicznych zachodzących w moim organizmie. W żadnym wypadku nie jest to wyraz mojej seksualnej niechęci. Chciałbym krzyknąć: macocho, jestem forever for you! Chciałbym wyznać I love you! Ale nie mam siły, umieram! To mój ostatni post na blogu Epitafium! Już nigdy nic nie napiszę. Ale swoją drogą to piękna śmierć. Umieram zaduszony biustem XXXXL, o który przecież cały czas marzyłem. I w tej tragicznej chwili nawet człowiek nie może sobie spokojnie umrzeć. Z drugiej strony namiotu słyszę starego. Dick? Macocha pod wpływem głosu z zewnątrz kurczy się ze strachu, dzięki temu do moich płuc dociera malutki hałścik drogocennego powietrza. Dick, śpisz? Obudź się. I w tej samej chwili słyszę szept macochy. Musisz do niego wyjść, bo jak zobaczy, że tu jestem, zabije nas obydwoje. To fakt. Śmierć na człowieka czyha na każdym rogu. Po prostu wieczna wojna. Nie zastanawiając się wiele resztkami sił, wyczołguję się z namiotu. Po wyjściu nawet nie mam siły, żeby podnieść się z czworaka. Kurna, człowiek na co dzień nie zdaje sobie sprawy z tego, jak mu jest potrzebny tlen. Szerokimi ustami łapie powietrze jak ryba wyrzucona na brzeg. Co ci jest? Pyta stary. Nic, po prostu zapomniałem sobie poddychać przez snem i teraz się wentyluję. Dick, nie czas na głupoty, zbieraj się, jedziemy. Co się stało? Macocha przepadła. Teraz będzie sprawdzać wszystkie kluby go-go w mieście. Kurna, co za noc. A mogłem ją przykuć do rurki w namiocie, mówi stary, odchodząc w stronę samochodu. Byłby święty spokój. Są różne misje. Niemożliwe, proste jak drut i porąbane na maksa. Nasza misja należy do tej trzeciej kategorii, no bo kurna, niby jak możemy znaleźć macochę w klubach go-go, skoro została w moim namiocie? Bez sensu, tylko że nie mogę o tym powiedzieć staremu. Więc jedziemy w noc ciemną. Światło naszego malucha kroją gorące chorwackie powietrze. Z radia leci jakieś miejscowe disco polo i w tym klimacie, jak z kiepskiego melodramatu, stary puszcza farbę. Zaczyna się zwierzać. Dick, kiedyś zadałeś mi pytanie, gdzie spotkałem macochę. Nie odpowiedziałem ci, bo było mi wstyd. A prawda jest taka, że poznałem ją podczas grupowej psychoterapii. O kurna!
Więc nie tylko prezes jest zwichrowany, jeszcze stary i macocha. No po prostu lot nad kukułczym gniazdem 2. Po tym jak rozstałem się z twoją biologiczną matką, musiałem skorzystać z porady psychiatry. W podobnej sytuacji była macocha, właśnie rozpadł się jej długoletni związek małżeński z jockeyem. Widzisz, Dick, w życiu każdego człowieka są takie chwile, kiedy za wszelką cenę próbuje się uciec od rzeczywistości. W moim wypadku, żeby zapomnieć o nieudanym związku i zredukować stres, musiałem zaglądać do kieliszka. Tymczasem macocha ze stresem radziła sobie tak, że całymi nocami, aż do utraty tchu, tańczyła w klubach go-go przy rurce. A ty, Dick, jak sobie radzisz ze stresem? No tradycyjnie, strugam ryśka aż do utraty tchu. Ale kurna, niby co to obchodzi starego? Każdy sobie redukuje stres jak umie, więc tylko mówię. No stres dobrze mi robi rzucie miętowej gumy. To bardzo dobry sposób, tylko żuj bez cukru, bo sobie zęby popsujesz. Racja, tato. Przerzucę się na sugar free. I chwilowo zadowolony, jak stary kiwa z aprobatą głową, po czym kończy swoje zwierzenia. Z macochą jest tak, że jak jest w stresie, to zamiast rzuć gumy, chce się jej tańczyć przy rurce. I myślę sobie, że ta podróż tyle kilometrów tak ją zestresowała, że gdzieś poszła sobie zatańczyć. Patrzę na starego i myślę, kurna, że ta historyjka, którą mi opowiedział, nawet by się trzymała kupy, gdyby nie to, że macocha została w namiocie. Tato, odzywam się, myślę, że macocha została na polu namiotowym. Tak myślisz? Pewnie poszła na spacer. W środku nocy oszalałeś albo do toalety. Rzeczywiście, w damskiej toalecie nie sprawdzałem. Myślę, że macocha jest już w namiocie i zastanawia się, gdzie jesteś. O Boże, gotowa się zestresować, mówi stary i naciska stopą na hamulec. Pisk opon, gwałtowny skręt na środku ulicy, klaksony wkurwionych Chorwatów w samochodach za nami i wracamy z powrotem na pole namiotowe. Po w drodze w duchu gratuluję sobie, że tak sprawnie udało mi się przekonać starego. Brawo, Dick, mistrzowskie posunięcie. Niestety po przyjeździe na pole namiotowe, kurna, ma miejsce nieprzyjemny zgrzyt oraz zwrot akcji o 180 stopni. Wbrew temu, co mówiłem, macochy nie ma ani w namiocie stare, ani w moim, ani w damskiej toalecie. No i stary zaczyna się pluć. Dick, ośle Dardanelski, ostatni raz cię posłuchałem. Wsiadaj do wozu, jedziemy z powrotem. I znowu jedziemy w noc ciemną. Światła naszego malucha kroją gorące chorwackie powietrze. Z radia leci jakieś miejscowe disco polo i w tym klimacie, jak z kiepskiego melodramatu, brakuje tylko tego, aby się zwierzał stary. Ale on milczy jak grób. Tylko nerwowo zaciska dłonie na kierownicy. Na kilometr widać, że nie radzi sobie ze stresem. W przeciwieństwie do macochy, zajeżdżamy przed klub Go-Go, który odnajdujemy tuż za rogatkami Zagrzebia. Wchodzimy do środka blaszanej budy, a tam przed estradą z rurką tłum kierowców tirów klaszcze w dłonie. W rytm tego klaskania zupełnie naga macocha wykonuje taniec brzucha. Trzeba przyznać, że macocha ze stresem radzi sobie profesjonalnie, no i widowiskowo. Aż same ręce składają się do klaskania, ale stary swoim zwyczajem psuje zabawę. Ściąga macochę ze strady i każe jej się ubrać. Kierowcy przestają klaskać. Zapada nieprzyjemna cisza. Na szczęście, zanim kierowcy tirów ustalili, w jaki sposób zlinczować starego, udaje nam się opuścić klub Go-Go. Kiedy już siedzimy w samochodzie, zawstydzona macocha, popatrując na mnie spod swoich zajebiście długich rzęs, mówi: musiałem sobie zatańczyć, bo byłam strasznie zestresowana. Co cię, kochanie, tak zestresowało? Pyta wściekły stary, wciskając gaz do dechy. Macocha odwraca głowę w moją stronę i bezgłośnie porusza ustami. Z ruchu jej warg odczytuje następujące zdanie. To przez ciebie, Dick, i przez te dwie chude suki w oczku wodnym. A stary na głos przekazuje oficjalny komunikat prasowy. Ta długa podróż mnie wyczerpała. A do mnie puszcza perskie oko i bezgłośnie poruszając wargami przekazuje tajny komunikat. Dick, czekaj na mnie w namiocie. Przyjdę do ciebie, jak tylko ojciec zaśnie i zatańczę przy twojej rurce. Kurna, sami widzicie, wychowuje się w rodzinie patologicznej, w której wszyscy marzą o tym, aby sobie zredukować stres. Wracamy na pole namiotowe, biegnę do namiotu i próbuję przed przybyciem macochy zrobić w nim trochę więcej miejsca. Wywalam materac na zewnątrz oraz wszystkie bety. No, nie powiem, żeby zrobiło się dużo więcej miejsca, ale zawsze coś. Wchodzę do środka, rozbieram się, kładę się na prezencie i czekam, aż zaśnie stary. I pojawi się macocha, aby zredukować sobie stres. Właśnie sobie wyobrażamy razem z Wackiem, jak to będziemy współuczestniczyć w tej grupowej psychoterapii, gdy przychodzi SMS. Biorę komórkę na wyświetlaczu macocha. Najsłodszy pasierbie, pisze. Niestety nie mogę przyjść.
Twój ojciec przykuł mnie do rurki w namiocie. Kurna, nawet nie wyobrażacie sobie, jaki jestem zestresowany po tym SMS-ie, już nie mówiąc o Wacku. Natychmiast muszę zredukować stres. Budzę się rano z mocnym postanowieniem, że jeszcze dzisiaj wykąpię się w morzu. A potem romantycznie, w blasku księżyca, na plaży stracę swoje męskie dziewictwo. Obojętnie z kim muszę to zrobić. Składam namiot i o 8 rano jestem gotowy do drogi. Tyle, że ten mój złapał jakoś... nie udzielił się innym uczestnikom naszej wyprawy. Wszyscy jeszcze śpią. Wisi im to, jakie mam plany na dzisiejszy wieczór. Więc przysiadam przy złożonym namiocie i popadam w poranny nastrój filozoficzny. I wiecie, co przychodzi mi do głowy? Że nie mam mózgu. No bo pomyślcie, wstaję rano i co ja robię? Od razu planuję, że wieczorem na plaży będę uprawiał seks. Tyle kilometrów przejechaliśmy i jakie mam plany turystyczno-kulturalne? Marzę o tym, aby pozwiedzać nadmorskie skarby dziedzictwa kulturowego wpisane na listę UNESCO. Nie, kurna, przejechałem pół Europy i mógłbym w końcu liznąć trochę kultury śródziemnomorskiej, ale nie, oczywiście ja myślę o innym lizaniu. Czy to nie świadczy o tym, że cały mój proces myślowy przebiega w malutkiej główce mojego Wacka? I gdy tak intensywnie się nad sobą zastanawiam, z namiotu wygrzebuje się stary. Dick, gdzie jest twój namiot? Złożyłem go już. No to się pośpieszyłeś. Komu w drogę temu czas? Mówię i podnoszę się z ziemi. Rozłóż go z powrotem. Niby czemu? Zostajemy tu jeszcze jeden dzień. Macocha źle się czuje. Co jej jest? Ma swoje ciężkie dni. O nie. Tylko nie to. W otworze namiotu obok starego pojawia się macocha. W oczach ma iskry. Czy całe pole namiotowe musi wiedzieć, że mam okres? Wrzeszczy macocha. A może ktoś jeszcze nie słyszał? Mam okres i to mi się zdarza co miesiąc, bo jestem kobietą. Ale to jeszcze nie powód, żebyśmy musieli tu tkwić na tym zadupiu wszechświata z tymi dwoma chudymi sukami. Prezesa na jednym polu namiotowym. Zbierajmy się, póki śpią. Tak jest, kochanie. Mówi stary, kładąc uszy po sobie. No i jedziemy. Kierunek Karlowacz. Siedzimy w naszym malutkim samochodziku marki Fiat 126P i jesteśmy narażeni na menstruacyjne erupcje złego humoru macochy. Faceci to fiuty, mówi macocha, patrząc znacząco na starego, a potem na mnie. Myślicie tylko o jednym. Czy ktoś z was zwrócił uwagę na moje bogate życie wewnętrzne? Kurna, to macocha masz życie wewnętrzne? No właśnie. Nawet wam do głowy nie przyszło, że mam coś takiego. Jesteście jak wszyscy faceci, którzy widzą we mnie tylko cycki. Jedyne, co ich zastanawia, to to, czy są naturalne, czy z silikonu. I gdy tak sobie siedzimy w tej wybuchowej atmosferze, wyprzedza nas Toyota. Prezes za kierownicą gapi się prosto przed siebie. Prezesina radośnie do nas macha, a Alicja z wypiekami na twarzy coś tam robi na tylnym siedzeniu. I wiecie, co się dzieje w chwili, gdy widzę dłubiącą między nogami Alicję? Mój Wacek zaczyna za mnie myśleć. W małej główce Wacka powstaje absurdalny scenariusz, który w mojej chorej wyobraźni zamienia się w krótkometrażowy film pornograficzny. Oto jego fabuła. Akcja filmu zaczyna się na polu namiotowym, gdzie Alicja wsiada do Toyoty. Jej krągłe pośladki lądują na tylnej kanapie. Samochód rusza, Alicja wyjmuje książkę o detektywie Hammerze, którą dzień wcześniej pożyczyła ode mnie, rozpoczyna lekturę i już od pierwszych stron czuje, że mrówki wędrują po jej majtkach. A to za sprawą erotycznej przygody, którą przeżywa detektyw Hammer w mieścinie na południu Europy. Mieścina się nazywa Bagna Luka i Hammer trafił do niej za sprawą niewyżytej laski, która podstępnie zwabiła go na piąte piętro w obskurnym hoteliku o nazwie Jęczące Łóżko. Cóż za spotkanie, mówi Hammer, rozpinając pasek u spodni. Mam dla ciebie drobną robótkę, którą wykonasz na jęczącym łóżku, szepcze niewyżyta laska i zdejmuje pas od pończoch. Do usług, mówi Hammer, obnażając przed niewyżytą laską najdłuższy penis świata. I w tym momencie lektury Alicja czuje, że mrówki w jej majtkach oszalały. Aby je uspokoić, wkłada dłoń między nogi i rumieniąc się z emocji, doprowadza palcem wskazujący swoją nieznośną dziewiczą cipkę do samotnego orgazmu. Kiedy szczytuje, Toyota wyprzedza naszego Fiata. Proszę bardzo, oto przykład produkcji umysłowej mojego Wacka. Żenada! A oto, co się rzeczywiście wydarzyło. Alicja na tylnym siedzeniu, w chwili gdy Toyota nas wyprzedzała, kończyła wystukiwać na kolanach SMS-a. Następnie prezes dodał gazu i tyle ich widzieliśmy. Jakieś 30 sekund później w kieszeni odezwała mi się komóra. Na wyświetlaczu Alicja.
A oto treść SMS-a. Faceci to fiuty. Żadnego z nich pożytku. Tylko jedno ich interesuje. Czy ty, Dick, zwróciłeś uwagę na bogactwo mojego życia wewnętrznego? Nie. Jedyne, na co ci było stać, to to, że włożyłeś mi rękę do majtek. Tak jak wszyscy faceci, myślisz penisem, a nie głową. Alicja. Po przeczytaniu z wrażenia szczęka opadła mi na kolana. Kurna, ta Alicja ma zdolności telepatyczne, czyta w moich myślach. I gdy tak się zastanawiam nad tym fenomenem, dostaję drugiego SMS-a. Tym razem od prezesiny. Dikuś, nie przejmuj się tym, co pisze Alicja. Biedaczka ma okres i zachowuje się jak Ofelia, niespełna rozumu. Jeśli o mnie chodzi, to ja was, chłopaki, kocham, takimi jacy jesteście. No i okres będę miała dopiero za 2 tygodnie, więc do zobaczenia wieczorem na plaży. No to do wieczora na plaży. Bezgłośnie odpowiada Wacek i ustawia się w pozycji startującego samolotu. Szum morza, krzyk mew, oświetlone statki na horyzoncie i milion gwiazd na niebie. No kurna, tak wygląda Chorwacja nocą. O 6 dotarliśmy 5 kilometrów na południe od Rijeki. Rozbiliśmy namioty w ogródku przed chałupką jednookiego Chorwata o imieniu Marko, a teraz siedzę w ciemnościach na plaży i mam prezesiny na wyciągnięcie ręki. Dick? Tak? Jesteś w 5. klasie technikum mechanicznego? Kurna, jakie to ma znaczenie? Przecież mój Wacek i tak jest analfabetą, a to on jest bohaterem wieczoru. To on dzisiaj zdradzi swoją kochankę, prawą dłoń, z prawdziwą kobietą. Więc po co te pytania o wykształcenie? Ale jak to przeczytałem w poradniku Sztuka Miłości przez duże M, kobiety przed stosunkiem potrzebują rozmowy. Dzięki temu czują się docenione, więc proszę bardzo, nie ma sprawy. Zanim rzucę się z dzidą na prezesinę, odpowiem na wszystkie jej pytania. W 5, ale w technikum elektrycznym, a nie mechanicznym. W ciemnościach słyszę cichy jęk zawodu. Kurna, ciekawe czemu, co to jej marzeniem jest, żeby ją przeleciał ślusarz? A macie jakieś praktyki w warsztatach mechanicznych? No bez jaj. Chodzę do klasy o profilu elektroniczno-informatycznym. W układach scalonych i procesorach nie dłubię się pilnikami i śrubokrętami. Nie. Praktyki mamy w firmie komputerowej. I znowu w ciemnościach słyszę jęk zawodu prezesiny. Kurna, nie ma się co dziwić, że faceci wbrew instrukcjom z uczonych poradników miłosnych zamiast prowadzić rozmowy przed stosunkiem od razu rzucają się na ofiarę i piłują je w milczeniu. W tym szaleństwie jest jakaś metoda. A na zamkach elektronicznych się znasz? Na elektrycznych i elektronicznych tak. W ciemności słyszę westchnienie ulgi. Jednocześnie czuję, jak dłoń prezesiny opada na mój rozporek. Okej, koniec gadania. Przechodzimy do głównego programu wieczoru. Aby się odwdzięczyć, moją rękę kładę na piersiach prezesiny. Niestety w porównaniu z macochą mamy tu do czynienia z karłowatym ukształtowaniem terenu. 2 małe wzgórki. Kurna. W sumie to chyba nawet ja mam większy biust niż prezesina. Ale chromolić to! Po co Wackowi biust wielki jak Himalaje? Co to on jest, alpinistą? Wręcz przeciwnie. Wackowi do szczęścia potrzebne są zagłębienia w terenie, a nie wzniesienia. Na przykład jaskinia Raj, do której będzie mógł się spuścić o linie. Spenetrować dno, zbadać stalagmity i stalaktyty, więc chromolić biust. W związku z tymi przemyśleniami postanawiam przesunąć dłoń na jej brzuch. W tym czasie prezesina włamała się od moich bokserek i ujęła Wacka w dłoń. Farciarz wyprężył się jak Adam Małysz w chwili, gdy wybija się z progu skoczni. Oj, Wacek, żebyś tylko nie przeskoczył punktu K. Tym bardziej, że prezesina dopiero rozpoczyna swój repertuar erotycznych gier wstępnych. Unosi się na łokcie i przechodzi do miłosnych technik z rozdziału 9 mojego poradnika Miłość przez duże M, czyli do seksu oralnego. W ciemnościach czuję oddech na brzuchu, napięcie rośnie. Gorący podmuch, niczym tornado na środku pustyni, zbliża się do Wacka. Pozostaje tylko jedno pytanie, w którym miejscu prezesina zaatakuje? Od góry czy od dołu? W następnej chwili wszystko staje się jasne. Mój hiperwrażliwy radar ciała rejestruje ruchy obcych wojsk poniżej pasa, a więc od dołu. Czubek języka prezesiny wędruje powolutku po moim udzie. Zbliża się od zaplecza do Wacka i sunie w górę, powoli. Jak harcerka, która wspina się samotnie na maczugę Herkulesa. Bada każdy załomek terenu, krok po kroczku. Ostrożnie, delikatnie, jednym słowem zajedwabiście. I nagle, gdy w końcu dociera na sam czubek, znika na ekranie radaru. Zamiast gorącego oddechu czuję, że mojego Wacka owiewa zimna bryza z nadmorza. Dick, słyszę szept prezesiny. Żyjesz? Przez zaciśnięte gardło wyduszam z siebie. To najpiękniejsze chwile mojego dotychczasowego życia. Och, Dick, najpiękniejsze dopiero przed tobą.
W lot łapię aluzję i przypominam sobie o własnej dłoni, która z wrażenia zamarła na twardym brzuchu prezesiny. Czas kontynuować. Idę w dół, mijam pępek i przechodzę na drugą stronę pod gumką stringów. I tutaj niespodzianka. Zamiast gęstego lasu na wzgórzu łonowym trafiam na śliską taflę lodu, na której moje nienawykłe do jazdy figurowej palce wpadają w poślizg. Wow! Myślę, prezesina specjalnie na tą okazję ogoliła łono i ostrożnie przesuwam się w dół po zimnej i śliskiej powierzchni jej łona w kierunku bramy rozkoszy. I właśnie w tym momencie, gdy mój palec wskazujący zatrzymuje się u wylotu bramy rozkoszy, do mojej świadomości dociera niepokojąca wiadomość. Otóż brzeg dziurki jest twardy jak kawałek metalu. Kurna, co to ma być? Sunę palcem do koła i moje zdumienie rośnie coraz bardziej. Dziurka prezesiny ma ewidentnie kształt dziurki od klucza. Dick, słyszę w ciemnościach roznamiętniony głos prezesiny. Chcę się dla ciebie otworzyć bardzo szeroko, więc bądź tak łaskaw i otwórz ten pierdolony pasnotę. Jeśli jest ci potrzebne światło, to moja latarka jest w mojej torebce. I chwilę później w świetle latarki między rozłożonymi nogami prezesiny widzę błyszczący pas cnoty. Na jego widok mój wacek z wrażenia mydleje. Ten czubek, mój mąż, kupił go w Szwajcarii za $1000, mówi prezesina unosząc się na łokciach. Ale Dikuś, poradzisz sobie z nim, mówiłeś, że znasz się na zamkach. Kurna. Dick. Tak? Czemu płaczesz? Bo to nie jest zamek elektryczny, to jest zamek napieprzony tradycyjny szwajcarski kluczyk. Tu jest potrzebny ślusarz. A niech to szlak trafi, mówi prezesina wstając z piasku, że też wybrałeś sobie to głupie technikum elektryczne zamiast mechanicznego. Do czego ci się przyda takie wykształcenie? Od dłuższego czasu podejrzewałem, że nad moim życiem seksualnym ciąży klątwa. Zły urok rzucony na wacka. No bo kurna, powiedzcie sami, jak to się dzieje, że ciągle jestem prawiczkiem. Miałem przynajmniej 10 stuprocentowych sytuacji podbramkowych. Mogłem strzelić gola macosze, prezesinie, Alicji. I co? I nic. Bezbramkowy remis. Leżę w namiocie i myślę o tym, jak to zrzucić z wacka klątwę. Może ja mam blokadę psychologiczną? Niby tak udaję, że chcę przestać być prawiczkiem, a tak naprawdę to chcę nim być. Czyli nie czarujmy się, jestem wariatem. I gdy tak sobie myślę o swoim problemie, pojawia się stary z kluczykami od samochodu w dłoni. Dick, jesteś gotowy? Kurna, o czym on gada? Zabieraj swoje gumy i jedziemy. Jedziemy niby gdzie? Mieliśmy tutaj na trawniku przed chałupą jednookiego Chorwata. Marko biwakować przez 3 dni. Kurna, nieoczekiwana zamiana miejsc, o której Dick oczywiście dowiaduje się na samym końcu. I o co staremu chodzi z tymi gumami? Gumki to moja prywatna sprawa. Noszę je we wszystkich kieszeniach w legitymacji szkolnej i pod wkładką w lewym Adidasie. Na wszelki wypadek, a nuż urok ustąpi i będę musiał działać wackiem. Na co na razie się nie zapowiada. Wygrzebuję się z namiotu, stary już siedzi w samochodzie i dusi pedał gazu. Co jest, kurna? Zostawiamy dobytek, macochę z okresem i jedziemy w siną dal? Wsiadam do środka, ruszamy z kopyta. Za nami zostaje tylko obłok kurzu. Wyjmij, Dick, mapę samochodową ze schowka i zobacz, jak najkrócej można dojechać do Banialuki. Jedziemy we dwóch do Banialuki? Patrzę na mapę i kurna, wacek z wrażeniami mdleje. Banialuka jest w Bośni i Hercegowinie. I gdy tak się gapię z otwartą japą na mapę, przypominam sobie pewien szczegół na temat Banialuki, o którym przeczytałem w książce o detektywie Hammerze. Otóż w tej miejscowości na końcu świata jest najlepszy burdel pod słońcem. Pracują w nim kobiety wszystkich ras. No i co? Sprawdziłeś, jak mamy jechać, żeby było najszybciej? Pyta stary. Prosto na autostradę, ale to i tak będzie z 300 kilometrów. Dystans dla prawdziwych mężczyzn, mówi stary, zakładając okulary przeciwsłoneczne, w których wygląda jak ojciec Manuela z ulubionego serialu macochy. I wiecie, jakiego ja sobie ułożyłem skrabla w głowie z tego, że mam zabrać gumki, że jedziemy do Banialuki i że tam jest największy burdel świata i z tego, że to jest dystans dla prawdziwych mężczyzn? Pomyślałem, że stary wzorem ojca Manuela z ulubionego południowoamerykańskiego serialu macochy chce mnie zabrać do burdelu, gdzie stracę dziewictwo. Kurna, stary od czasu do czasu z macochą oglądał ten serial i proszę bardzo. Teraz jedziemy do burdelu, żeby wszystko odbyło się tak, jak w Ameryce Południowej. Tam ojcowie pomagają synom wejść w dorosłe życie i fundują im pierwszy numerek z panienką. Wpadamy na autostradę i prosto na Banialukę.
Gaz do dechy, tato. Nawet nie macie pojęcia, jak szybko można przebyć dystans 300 km, kiedy ma się jasno wyznaczony cel. Do tego całą drogę zastanawiam się nad tym, z kobietą jakiej rasy chciałbym stracić dziewictwo. No bo jeśli w tym burdelu w Banialuce są kobiety wszystkich ras, to mogę wybierać i przebierać jak w gruszkach u lęgałkach. Może murzynka? Czekoladowa jak batonik. Mięciutka jak budyń. Taka szansa może mi się nie powtórzyć drugi raz. Ale nie warto bez głębszego zastanowienia decydować się od razu na brąz, gdy do wyboru mamy także inne kolory. Dick, a co byś powiedział na małą Chinkę w kolorze żółtym? Taka Chinka w łóżku może się okazać prawdziwym złotem. Albo czerwonoskóra Indianka? Poza tym warto zwrócić uwagę na wzrost. Przecież do wyboru są wysokie jak koszykarki szwedki i malutkie pigmejki z Afryki. No i waga ciała, co wybrać? Chude jak patyk modelki wszystkich ras, czy grube zawodniczki z sumo z południowej Japonii? No i na takich rozmyślaniach te 300 km zleciało mi jak z bicza strzelił. Nawet nie zauważyłem, kiedy zajechaliśmy przed dwupiętrowy budynek w Banialuce. Stary gasi silnik i patrzy przednią szybę w kierunku tabliczki na froncie budynku i mówi: to chyba tu. Jak tu? Przecież na tej tabliczce jest napisane, że to polski konsulat. No chyba, że burdel jest na piętrze. Dick, daj jedną gumę. O kurna, myślę. A więc stary też chce tutaj zamoczyć swojego wacka. Dlatego macocha została na biwaku. Cwaniak. Sięgam do tylnej kieszeni i wyjmuję gumkę. Jedną mogę odpalić staremu, ale cała reszta jest moja. Podaję mu i puszczam do niego perskie oko. Stary patrzy na gumkę, którą trzymam na dłoni. To miętowa? Pyta. Kurna koneser. Smakowe mam w kieszeniach z przodu i adidasie pod wkładką. Wyjmuję je wszystkie po kolei i sprawdzam, która jest miętowa. Nie mam miętowej. Jest o smaku banana, czekolady, wiśni, truskawki. Dobra, niech będzie bananowa. Jeszcze takiej nie używałem. Ja też. Mówię i podaję mu. Jakaś dziwna, zaczyna wydziwiać stary, przyglądając się opakowaniu. Jak to dziwna? Rozmiar dla Europejczyków. Normal. Stary patrzy na mnie jak na wariata. Następnie otwiera opakowanie i wyjmuje ze środka zrolowaną prezerwatywę. Dick? Tak? Co to ma być? Gumka. Tak jak prosiłeś, bananowa. Dick, kurwa. Prosiłem cię o gumę do rzucia, a nie do kondoma. Co mam przed rozmową z konsulem porzuć sobie kondoma? Jak myślisz, po co przejechaliśmy te 300 kilometrów? Jak to po co? Miałem stracić dziewictwo w najlepszym burdelu na świecie. Czy coś się zmieniło? Dick, zrobiliśmy taki szmat drogi tylko dlatego, że rano zadzwonił do mnie ojciec gębacza i poprosił, żebym odebrał tego szajbniętego synka z konsulatu w Banialuce. Ten idiota w pogoni za włosem łonowym bezprawnie przekroczył granicę międzypaństwową, więc Dick, bądź tak łaskaw, wyszperać ze swoich kieszeni gumę do rzucia, bo przed rozmową z konsulem chciałbym sobie odświeżyć oddech. Sami widzicie, ciąży nade mną klątwa. Zrobiliśmy w sumie 600 km tam i z powrotem. Tylko po to, żeby zabrać z Banialuki gębacza. Teraz siedzimy we dwóch nad morzem i gapimy się na malutką wysepkę na horyzoncie, nad którą zachodzi słońce. Jak głosi chorwacka legenda, podobno mieszka tam 6 tysięcy kobiet spragnionych miłości. Dick, no, życie nie ma sensu. Tak myślisz, gębacz? Kurwa, Dick, wszystko idzie mi na opak. Czyżby nad gębaczem ciążyła klątwa podobna jak nade mną? Co masz na myśli, gdy mówisz, że idzie ci na opak? No stary, niektórzy rodzą się w czepku, a ja mam od dzieciństwa przechlapane. Najpierw przez pierwsze 5 lat matka wychowywała mnie jak dziewczynkę. Ubierała mnie w sukienki, robiła mi na głowie warkocze, potem w wieku lat 6 przez przypadek wypiłem butelkę piwa i zagubiłem się we mgle. Jak to zgubiłeś we mgle? Normalnie, na spacerze, w październiku, znasz to powiedzenie. Ktoś zachowuje się jak pijane dziecko we mgle. Znam. To o mnie. Ale to, że zgubiłem się we mgle, to mały pikuś w porównaniu z tym, co mi się przytrafiło, gdy miałem lat 12 i trwa do dziś. Mianowicie, zachorowałem na przewlekłą nadkochliwość na tle nerwicowym. Poważnie? Jest taka choroba? Niby na czym polega? Na tym, że bardzo szybko się zakochuje, wiesz, od pierwszego wejrzenia. I do tego bez wzajemności. To się jakoś leczy? Psychoterapia i końskie dawki psychotropów. Ale w moim przypadku wszystko na nic. Podobno jestem przypadkiem patologicznym, nie rokującym nadziei na wyleczenie. A wszystko zaczęło się w wieku lat 12, gdy zakochałem się w siostrze zakonnej, która prowadziła lekcje religii. Kiedy się jej oświadczyłem, zamknęli mnie na pół roku do czubków. Potem była nauczycielka od chemii, dziewczyna z okładki Playboya, sąsiadka naprzeciwka, i ciotka, i tak dalej. Całe pasmo miłosnych rozczarowań, no i teraz Alicja. W tym miejscu gębacz przerwał swoją gawędę, aby poprowadzić bandaż na czole. Wyznałeś dzisiaj Alicji miłość? Tak. Otworzyłem przed nią serce. W końcu chyba po to się ludzie w sobie zakochują, aby mogli drugiej osobie wyznać, kim tak naprawdę są.
Oszalałeś. Wszystko jej powiedziałeś o sobie. Wszystko. Takie są reguły miłości. No i co ona na to? Że jeszcze nigdy w życiu nie widziała bardziej pojebanego człowieka niż ja, a na koniec przywaliła mi w czoło szkatułką z czarnego drewna, w której przechowuje jej drogocenny włos łonowy. Przechlapane. No, tak jak ci mówiłem. Moje życie nie ma sensu. Gębacz, na pocieszenie ci powiem, że nade mną też ciąży klątwa. Poważnie? Stary, ja jeszcze jestem prawiczkiem. Nie, nie, nie. Jakim cudem? Ty z tym swoim nikiem? Fatum. I tak siedzimy na plaży, słońce zasłoń za wyspę, mrok zapada, morze szumi, a my zastanawiamy się nad sensem życia. Przechlapane. Tak jak mówi gębacz. I gdy tak siedzimy i popadamy w coraz większą depresję, z prawej strony plaży pojawia się jak promyk nadziei postać w białej szacie. Gębacz, kto to idzie? Nawet nie chcę patrzeć, bo się znowu zakocham. Kurwa, gębacz, przecież to jest facet. Gębacz odwraca głowę i razem ze mną wpatruje się w stronę zbliżającej się postaci. Kiedy jest jakieś 20 metrów od nas, poznaje, że to jest Chorwat Marko, u którego w ogrodzie biwakujemy. Idzie za kosami. W dłoni trzyma butelkę i cicho podśpiewuje pijackim głosem. W końcu nas zauważa i łamaną polszczyzną, której nauczył się od polskich turystów, mówi: no co wy tacy smutni jesteście? Poderwicie sobie jakieś laseczki, przelećcie je i od razu będzie wam weselej. No chyba, że wy jesteście geje, ale na to też jest rada. Poderwicie sobie chłopaków i się rozchmurzcie. Proszę pana, uprzejmie dementujemy. My nie jesteśmy homoseksualistami. Po prostu sobie tu siedzimy i oglądamy zachód słońca. Marko macha niecierpliwie ręką, w której trzyma flaszkę. Jeśli nie jesteście geje, to powiedzcie z ręką na sercu, z iloma kobietami uprawialiście seks. No kurna, w jednym ruchu dał nam szachmat. Gębacz patrzy na mnie, a ja na gębacza, a Marko triumfalnie potrząsa flaszką. Ha! No i mam was, bratki, a wiecie, ile ja miałem kobiet, zanim mi wdłubali Serbowie oko? No strzelajcie. Głupia zabawa, w którą daliśmy się wciągnąć. Pierwszy wyrwał się z odpowiedzią gębacz. Jedno, ale to była prawdziwa miłość od pierwszego wejrzenia. Chorwat przechyla się do tyłu i zaczyna się śmiać z twarzą zwróconą do nieba. 10. Obstawiam jako drugi. Chorwat ruchem dłoni pokazuje, żebyśmy podnieśli poprzeczkę. 100. Strzela gębacz. Ale naprawdę ważna była tylko ta pierwsza. Prawdziwa miłość. Mało, mówi jednooki Chorwat. 200. Rzucam na szale. 300. Przebija gębacz. Ale ważne było tylko tych pierwszych 100. Brak wam fantazji, geje, mówi Chorwat, pociągając z gwinta. 6000. Co wy na to? I do tego wszystkie były gotowe za mną skoczyć w ogień. Nie wierzę. Mówię. Ja też nie wierzę, wtóruje mi gębacz. Nie wierzę, że tyle kobiet pana kochało. Chorwat znowu przechyla się do tyłu i zaczyna się śmiać z twarzą zwróconą do nieba. Jak nie wierzycie, to je zapytajcie. Niby jak mielibyśmy je znaleźć? Jak to jak? Wystarczy, że przepłyniecie zatokę i dotrzecie na wyspę. I zanim zdążyliśmy z gębaczem cokolwiek powiedzieć, Marko ruszył swoją dalszą drogę wzdłuż plaży. Wierzysz w to jego gadanie? Sukinsyn łże. 6000, jak mi tu kaktus wyrośnie. Kutafon, jednooki erotoman, gawędziarz, onanista, gej. Nasze krzyki pod adresem Marko jeszcze długo niosą się po tych falach Adriatyku. W końcu, kiedy się uspokoiliśmy, nasz wzrok powędrował w siną dal, w stronę wyspy na zatoce. Dick? No? Myślisz, że one tam są? Kurwa gębacz, to legenda, którą miejscowi wymyślili dla takich fiutów jak my. Muszę to sprawdzić. Niby jak? W odpowiedzi gębacz wstaje i wsiada na swój rower. Przejadę po dnie. Jesteś pewien? Muszę to zrobić. Życie bez miłości nie ma sensu. Z jakieś 5 kilometrów. Dam radę. No i sunie swoim jednośniadem po piasku w stronę morza. Zanurza się. Przez chwilę widać jeszcze na powierzchni kask rowerowy, który kroi wodę jak płetwa rekina. W końcu i ten ślad po moim zwichrowanym kumplu znika. Był gębacz i nie ma gębacza. Jakież to życie jest okrutne, myślę, patrząc w stronę wyspy. 5 kilometrów po dnie. Nie ma mocnych, nawet dla takiego zawodnika jak gębacz. I gdy tak zastanawiam się nad tym, którego dnia okrutne morze wyrzuci na brzeg zwłoki, z prawej strony zauważam wracającego brzegiem jednookiego Marko. Co on kurna niesie? W lewej ręce ma butelkę rakii, a w prawej? No i co, geju? Widzę, że twój chłopak się ulotnił. Wita mnie Marko. Zobacz, co upolowałem. I pijany wariat podnosi w górę prawą rękę, w której za uszy trzyma martwego królika. Idę plażą,
Piję sobie moją ukochaną rakiję i widzę tego pana, potencjalnie martwego jebakę, który posuwa królicę. Więc podchodzę od tyłu i cap bratka za futrzane barchatki. Podnoszę w górę i szast pras skręczyłem mu króliczy karczuś, no i mamy mięsko na kolację. Ech, geju. Widzę, że cię zamurowało. Weź i łyknij sobie rakiji, no pij, kiedy Marko częstuje. Kurna, z wariatami nie ma żartów. Biorę butelkę, ukradkiem brzegiem koszuli obcieram zaślinioną szyjkę, przykładam do ust i... Ja pierniczę, ile to ma procent? 105? I czuję, jak przełykany alkohol przepala mi wnętrzności. Ale żeby bronić międzynarodowej reputacji Polaków, udaję, że spoko. Nie takie rzeczy się piło. Ech, krzyczy Marko. Ty chyba nie jesteś gejem. Za dobrze wchodzi ci nasza rakija. Golnij sobie jeszcze. Po kolejnej porcji śliwkowego bimbru czuję, że świat nie jest taki ponury, jak tego próbował domalować gębacz. Powiem więcej. Czuję, że dzisiejsza noc się jeszcze nie skończyła. Panie Marko, mówię bełkotliwym głosem, lekko zataczając się w stronę linii brzegu. Mam takie małe pytanko. Wal śmiało. W ogóle ty jak masz na imię? Dick. Wal śmiało, Dick. Jakiś problem? Chcesz zabić jakiegoś Serba? Nie, panie Marko. To z innej beczki. Ja mam takie pytanie. Czy wśród tych 6000 kobiet, z którymi uprawiał pan seks na wszystkie możliwe sposoby, nie znalazłaby się chociaż jedna, która w ramach przyjaźni między narodem chorwackim i polskim rozdziewiczyłaby mnie dzisiejszej w nocy? Kurwa, Dick. Jesteś jeszcze prawiczkiem? No tak jakoś panie Marko złożyło. Marko wyjmuje butelkę z mojej dłoni, przechyla nad gardłem i opróżnia do dna. Pustą flaszkę rzuca za siebie. Następnie zbliża się i obejmuje mnie ręką, w której trzyma martwego królika. Dick, dobrze kurwa trafiłeś. Właśnie idę do naszego miejscowego burdelu dla weteranów wojny serbsko-chorwackiej. Więc godziny twojego dziewictwa są policzone. Jak to wy Polacy mówicie? Komu w drogę temu czas? Podpowiadam. Dokładnie, Dick. Dokładnie. Śmieje się z pełną gębą Marko. A ja myślałem, że ty jesteś gej. Idziemy z Marko do burdelu. Za kosami, plażą. Nad naszymi głowami milion gwiazd, a w naszych sercach radosne podniecenie. Dick, bełkoczy Marko. Wiesz, co świadczy o tym, że facet jest prawdziwym mężczyzną? Przez chwilę się zastanawiam, po czym przypominam sobie słynną sentencję polskiego myśliciela z SLD. O prawdziwym mężczyźnie nie świadczy to, jak zaczyna, tylko jak kończy. Recytuję. Marko niecierpliwie macha ręką, w której trzyma martwego królika. Może kurwa tak jest u was w Polsce, ale u nas w Chorwacji mężczyzna musi zrobić dwie rzeczy, żeby sobie zasłużyć na to zaszczytne miano. Po pierwsze, musi przelecieć 6000 kobiet, a po drugie musi zabić 6000 Serbów. Szczęka opada mi do ziemi. No, niełatwo być prawdziwym facetem w Chorwacji. No i gdy się zastanawiam nad tymi różnicami kulturowymi, w ciemnościach zauważam siedzącą na piasku postać z latarką. Dick? Podnosi postać latarkę znad książki. To Alicja, jak zwykle z książką w ręku. Intelektualistka w Chorwacji. Sześć, Alicja. Bełkocze. Dick, ty jesteś pijany? Marko odchyla się do tyłu i zaczyna się śmiać. Pijany, panienko. Dick ledwie wypił dwa łyczki raki i dopiero się rozkręcamy. Przed nami jeszcze cała noc. Może panienka się dołączy do naszej wesołej kompanii. W tym momencie światło latarki, którą trzyma Alicja, osuwa się w dół i wyławia z ciemności martwego królika w ręce Marko. O Boże, co pan mu zrobił? Mówi Alicja z Krainy Czarów. Skręciłem futrzakowi kark. Oświadcza dumnie Marko, potrząsając królikiem. Dick, z kim ty się zadajesz? To jest morderca! Dziękuję, panienko. Prawdziwy mężczyzna musi mordować. Taka już jego natura. Chodźmy, Dick. Dick, zostań. Nie idź z nim. Panienko, Dick jest prawiczkiem. Idziemy do burdelu, więc nie ma siły, która by go powstrzymała. Taka jest już natura mężczyzn. No właśnie. Taka jest moja natura. Nic na to nie poradzę. Załamana Alicja zostaje w swojej krainie czarów, a my, prawdziwi mężczyźni, za kosami idziemy do burdelu. Dick, mówi Marko, po drodze wstąpimy do mnie po flaszeczkę rakii. Jasne. Czemu je?
Napijmy się jeszcze tej cudownej rakii, co to z najczarniejszego pesymisty potrafi w jednej chwili zrobić optymistę. Z plaży skręcamy na parcelę, mijamy nasze obozowisko i stajemy u bram chałupki Marko, która bardziej przypomina altanki w ogródkach działkowych niż prawdziwy dom. Musimy zejść do piwnicy, mówi Jednooki, prowadząc mnie za sobą w głąb jądra ciemności. Po krętych schodach w dół. Kurna, szkoda, że nie jestem kotem, albo że nie mam noktowizora. Ciemno jak w dupie. W końcu zatrzymujemy się. Potrzymaj, mówi Marko i wręcza mi martwego królika. Na suficie zapala się żarówka. Stoimy w małym pomieszczeniu, które wypełniają szklane rurki i dymion. Laboratorium, gdzie robi się rakije. Marko odlewa porcję do butelki. No to co? Wypijemy po łyczku przed dalszą drogą? Czemu nie? Po wypiciu czuję, że jestem nawalony jak Messerschmitt. Aby złapać równowagę, oddaję królika Jednookiemu. Ten patrzy na martwe zwierzę. Wokół pojawia mu się błysk. Dick, może chciałbyś zobaczyć moje trofea myśliwskie? Jasne, panie Marko. Czemu nie? Jednooki Chorwat gasi żarówkę i znowu zaczynamy iść w ciemności schodami w dół. Kurna, ten dom ma chyba z 10 pięter, z tego 9 ukryte pod ziemią. To przez tych jebanych serwów taką mamy architekturę. Czasem trzeba było się zagrzebać głęboko pod ziemią, żeby nas nie dopadli. Ale teraz też się te lożki przydają, gdy trzeba się chować z tym przed tymi chujgami z Hagi. Gdy jesteśmy chyba już w siódmym kręgu piekielnym, Marko znowu zapala światło. To mój pokój myśliwski, oświadcza dumnie Jednooki. Na ścianach zamiast poroży jeleni wiszą zaimpregnowane ludzkie głowy. Uzbierało mi się trochę tych serbów. Dobra, wypijmy jeszcze po łyczku i chodźmy do burdelu. No i skręconymi schodami idziemy w górę. Gdybym był trzeźwy, po tym co zobaczyłem na samym dnie, pewnie bym się wycofał, ale jestem pijany. Ledwo przebieram nogami na schodach. Tak samo pracuje mój mózg, odpowiedzialny za zdrowy rozsądek. Kiedy docieramy na parter, gdzie mój przewodnik prowadzi swoje normalne życie powierzchniowe, zatrzymujemy się przed otwartą na oścież szafą. Musimy cię odpowiednio ubrać do tego naszego burdelu, oświadcza Marko. A co to ja, nagi jestem? To burdel dla weteranów wojny serbsko-chorwackiej, więc najlepiej jak włożysz mundur, mówi Jednooki, podając mi szarą bluzę obwieszoną metalami. Ubieram. Patrzę w lustro, wyglądam jak debil. W mundurze wojskowym i do tego adidasach. Zauważa to także Marko. Klęka. Sięga pod szafę i wyjmuje ubłocone lakierki o rozmiarach kajaka. Ubierz. To moje najlepsze buty. Chodzę w nich tylko na pogrzeby. Kiedy już mam je na stopach, Marko sięga po królika i jego futrem czyści na moich stopach lakierki. Dick, kurwa, mówi podnosząc się z klęczek Jednooki, teraz wyglądasz jak człowiek. No i w tym przebraniu wychodzimy z chałupy, skręcamy w prawo, potem w lewo, trawą, chaszczami, w noc we dwóch, ja i Marko popijając z gwintara kije za kosami w stronę burdelu. W końcu po jakichś 15 minutach lądujemy przed chałupką, która do złudzenia przypomina dom Chorwata, Rudera na kurzej łapce. Tu? Spodziewałem się czegoś bardziej okazałego, choćby czerwonej latarni w ogródku. Zamiast tego stoi fotel na biegunach i kołysze się na wietrze. Marko podchodzi do drzwi, łomocze pięścią, po chwili drzwi się otwierają, w progu staje stuletnia burdel mama. Marko, kogo znowu przywlokłeś? Czy nie mówiłam ci, że nie przyjmujemy żadnych obcych? On nie jest obcy, nie widzisz, że ma mundur, to nasz chłopak, który zaginął w akcji pod Dubrownikiem. No i się właśnie znalazł. Kurwa, Marko, czy ja jestem ślepa? Przecież widzę, że to przebieraniec. Na to Marko sięga po argument, który trzyma za plecami. Wyjmuje martwego królika i wręcza burdel mamie. Ta w jednej chwili łagodnieje. Ech, Marko, zawracasz głowę. Czemu nie mówisz, że masz królika? Wchodźcie, panowie. Zanurzamy się w ciemności i krętymi schodami schodzimy w dół, coraz głębiej. Pogubiłem się w obliczeniach, na którym jesteśmy poziomie, gdy zatrzymujemy się w małej salce. Na środku stoi kozetka. Siadamy, tymczasem burdel mama znika za odrapanym przepierzeniem z dykty w kolorze zgniłego zakazanego owocu kiwi i krzyczy: dziewczynki, bardzo proszę, klienci czekają. Marko klepie mnie w kolano i puszcza perskie oko. Zaraz wybierzesz sobie jedną i będziesz miał z głowy to swoje dziewictwo. Napięcie rośnie, dla kurażu strzelam sobie kolejną porcję rakii. W tym czasie na zapleczu podziemnego burdelu, oprócz głosu burdel mamy, słychać szepty i pochukiwania. Ki diabeł? Oprócz prostytutek oferują tutaj także sowy do wypychania? Odkładam butelkę, gdy z zaparowanu tanecznym krokiem wytacza się gromada prostytutek. Wszystkie mają na sobie futra przetrzymywane oburącz za brzegi. Ich twarze pozostają ukryte za czarnymi woalkami, które zwieszają się z kapeluszy ozdobionych piórami.
Kurna, przedwojenny kabaret. Zbliżają się do nas kupą jak stado oswojonych kotów i kiedy są na wyciągnięcie ręki, rozchylają brzegi króliczych futer, z których stadami wylatują mole. Szczęka mi opada o jeden poziom niżej. Odwracam głowę i gulgoczę do Marko. Przecież one mają po 70 lat. Co to jest? Burdel czy dom pogodnej starości? Marko uśmiecha się i kładzie mi rękę na ramieniu. Dick, brak ci doświadczenia w sprawach damsko-męskich, a prawda jest taka, że kobieta jest jak wino. Im starsza, tym lepsza. Ale głupota jest prawem młodości, więc możesz sobie wybrać najmłodszą. Elena ma 64. Rzeczona Elena robi przede mną piruet, po czym tyłkiem wielkim jak barbakan przysiada na moich kolanach, odsłania woalkę i budzę się w swoim namiocie. Mam gigantycznego kaca, ale jestem sam. Oh, co za idiotyczny koszmar. Tylko czy to na pewno był sen? Zaraz, kiedy mi się urwał film? Moje rozmyślania przerywa dramatyczny tupot bosych stóp, które na zewnątrz zbliżają się do namiotu. Następnie spanikowana rączka odsuwa zamek i w czeluści otworu pojawia się rozczochrana głowa Alicji. Dick? Tak? Miałem straszny sen. Czy mogę wejść i ci go opowiedzieć? Kurna, czy to epidemia? Wszyscy mają koszmary? Alicja, trzęsąc się jak osika, wciska się do namiotu. Dick, miałem straszny koszmar. Ja też. Naprawdę? A wiesz, co mówi Freud? Freud? Nie przypominam sobie, żebym z nim kiedykolwiek bił brudzia. Dick, właśnie Freud umarł w 39, więc na pewno się nie poznaliście osobiście. Był psychiatrą i mówił, że sny prowadzą nas królewską drogą do podświadomości, rozumiesz? Alu, wypiłem wczoraj morze rakii i dzisiaj mój mózg nie pracuje na najwyższych obrotach, więc bardzo proszę, mów do mnie ludzkim językiem, krótko i ciszej. Dick, prześniło mi się, że jestem prostytutką w chorwackim burdelu dla weteranów wojny serbsko-chorwackiej. Mam na imię Elena, skończyłam 64 lata i ciągle jestem dziewicą. Nic nie mówię, ale jestem wstrząśnięty i zmieszany, no bo kurna, sen z Eleną to miałem ja. I zamiast podjąć było nie było ciekawy temat spóźnienia jednego snu, ja skupiam swoją uwagę na drugorzędnym szczególe. Jak to jesteś dziewicą? Przecież pracujesz w burdelu. No właśnie. Pracuję w burdelu, ale ciągle dotrzymuję przysięgi, którą złożyłam w klubie dziewic, gdy miałam lat 18. W związku z tym klientów zaspokajam na wszelkie możliwe sposoby, z wyjątkiem tego jednego. Dlatego w burdelu nazywają mnie perwersyjna Elena. Interesujący sen. Mówię jej moją bezużyteczną do tej pory dłoń, kładę na udzie Alicji. Czy mogłabyś mi szczegółowo opowiedzieć o tych wszystkich możliwych sposobach zaspokajania klientów? Dick, to tylko sen, który mówi o moich ukrytych wewnętrznych konfliktach psychologicznych. To królewska droga, którą mogę dotrzeć do mojej podświadomości. Kurna, myślę sobie, jaka ta Alicja jest mądra. Jednocześnie przesuwam dłoń po królewskiej drodze jej uda, która prowadzi mnie wprost do tajemniczego ogrodu. Ale zanim tam dotrę, kontynuuje Alicja, najpierw sen należy zinterpretować. I wiesz, Dick, jak ja go zinterpretowałam? Jak? Pytam, a jednocześnie wkraczam pięcioma palcami na dziewicze tereny jej łona. Myślę, że moja podświadomość nie pogodziła się z przysięgą, którą złożyłam w klubie dziewic. Rozumiesz, Dick? Moje libido jest w śmiertelnym konflikcie z superego. Pewnie, że rozumiem. Nawet mój wacek ma w małym palcu teorię Freuda. Ale po co się tak podniecać? Po co krzyczeć? Przecież na pewno taki konflikt da się rozwiązać. Moja droga Alicjo, jeśli tylko nie będziesz ruszała i pozwolisz, abym zastosował swoją oryginalną metodą terapeutyczną, twoje cierpienia zaraz się skończą. Tak sobie myślę, jednocześnie sunę dłonią w górę po brzuchu i zatrzymuję się dopiero na piersiach. Dick, szepcze zdesperowana Alicja, nie wiem co robić. Tymczasem moje paluszki wirtuoza wygrywają rozkosznie allegro na sterczących sutkach. Dick, wydusza z siebie Alicja. Ja chyba muszę złamać tę przysięgę. Nie chcę zostać perwersyjną prostytutką. Oczywiście. Nie można do tego dopuścić. Dlatego zdejmuję spodnie i bezradną rączkę Alicji umieszkam na czubku wacka. Niech pozna swojego psychoterapeutę. Och, Dick. Układam mięciutką Alicję na plecach. Sięgam w dół i zsuwam z niej majtki. Rozsuwam kolana, zajmuję pozycję jak Adam Małysz na szczycie wielkiej krokwi. Tuż przed skokiem wybijam się z progu, lecę. Wacek ląduje z telemarkiem tuż przed punktem K na granicy mysiego futerka Alicji. I w tym momencie narta odskakuje w bok. Czubek najechał mi na mysi ogonek. Dick, Alicja unosi się na łokciach. Wiesz, złamię swoje ślubowanie, ale dopiero za 2 dni, jak mi się skończy okres. A ty, Dick, jaki miałeś sen? Piękny, ale właśnie się skończył.
W normalnych warunkach w tym miejscu skończyłbym posta, ale kurna, sytuacja robi się drażliwa. Ludzie piszą do mnie maile z pogróżkami, że jak kogoś w końcu nie przelecę, to oni mnie przelecą, no bo ileż można się bawić w ciociu babkę. Więc w obronie własnej nienaruszalności osobistej postanawiam działać radykalnie i nieliteracko. Alicjo, mówię, wyjmując z plecaka długopis i kartkę, czy możesz dać mi to na piśmie? Co? Że wiesz, za 2 dni. Na piśmie? No, chciałbym to mieć zaklepane. Dlaczego? Bo ciąży nade mną Fatum. A jak będę to miał na piśmie, Dick? Tak? Jesteś szurnięty tak samo jak gębasz. Dawaj tę kartkę. No i napisała oświadczenie. Więc spoko. Teraz sobie tylko odliczamy z Wackiem kolejne upływające minuty. To już za 2 dni. 12:00 PM. Plaża. Upał taki, że gdyby Wacek był figurką z Wostu, już dawno by się stopił. Rozłożyliśmy się całym obozem jakieś 10 metrów od wody. Każdy ma swój kocyk albo leżak i plażujemy. W tle pod parasolem Stary i Prezes grają w karty. Leżak z lewej strony okupuje Prezesina. W dłoni trzyma gazetę dla kobiet i rozpłomienionymi oczami czyta artykuł pod tytułem Orgazm na wyciągnięcie ręki. Na wprost, z nieskromnie rozłożonymi nogami, z biustem XXXXL sterczącym na tle nieba leży macocha, królowa plaży. Czyta program TV z poprzedniego tygodnia. Po prawej stronie na wyciągnięcie ręki leży na kocyku Alicja w białym bikini. Wsparta na łokciach czyta mitologię Jana Parandowskiego. No i ja i Wacek. Gdybym był zakłamanym kutasem, powiedziałbym, że Wacek stoi mi dlatego, że już nie mogę się doczekać zapowiedzianego intymnego kontaktu z Alicją. Ale prawda jest taka, że Wacek zawsze mi stoi na plaży. Także dzisiaj. Więc skoro na plaży stoi mi w każdych okolicznościach, to nie ma żadnych powodów, abym nie mógł czytać w tej sytuacji erotyczno-kryminalnej powieści o detektywie Hammerze. Tak więc leżę pośrodku naszego obozowiska. Jestem w punkcie kulminacyjnym powieści erotyczno-kryminalnej, w którym niewyżyta laska dostaje 5. orgazmu w wyniku dogłębnej penetracji penisem detektywa Hammera. Pod wpływem powieściowych emocji, a także plażowej atmosfery i zapowiedzianego rozdziewiczenia z rąk Alicji, mój Wacek ryje główką w piasku. Nowa odmiana strusia. Struś chorwacki. Właśnie zastanawiam się nad tym, co by można zrobić, aby Wacek przestał się wbijać w planetę Ziemię, gdy na swoim kocyku Alicja odwraca się w moją stronę. Moim oczom, które oderwałem od strony, na której niewyżyta laska kończy swój 5. orgazm, ukazuje się Alicja w białym bikini od frontu. Z wrażenia Wacek wbija się w 5 cm głębiej w ziemię. Dick? Znasz mit Syzyfa? Odzywa się Alicja, pokazując na swoją książkę. To tym gościu, co toczył kamień pod górę? Niezły absurd, żeby tak całe życie się męczyć. Wiesz, szepce w moją stronę Alicja. Ja myślę, że z takim absurdem mamy do czynienia na co dzień. Kurna, coś na ten temat mógłbym powiedzieć. Na przykład teraz. Zupełnie absurdalna sytuacja. Mój Wacek niczym wiertło górnicze wbija się coraz głębiej w ziemię. Czysty absurd. Kiedyś na łące w Lasku Wolskim miałem okazję posuwać ziemię ojczystą, a teraz bezczeszczę ojczyznę Chorwatom. Muszę coś z tym zrobić, bo czubek dokopie się do jądra ziemi. Dick, kontynuuje Alicja szeptem swoje filozoficzne wywody. Popatrz na naszych starych. Każdy z nich toczy taki absurdalny kamień. Moja matka do końca życia będzie wspinała się na szczyt w pogoni za doskonałym orgazmem. I gdy Alicja tak sobie nadinterpretuje w słońcu mit Syzyfa, ja myślę nader przyziemnie. Żeby nie powiedzieć podziemnie, zastanawiam się, co zrobić z oszalałym Wackiem. Mógłbym go obłożyć lodem, to by pomogło. Ale skąd ja wezmę lód? Musiałbym przejść na koniec plaży i kupić w budce. Nierealne. Jak ja przejdę przez całą plażę z Wackiem sterczącym w kąpielówkach jak narta? Aby zmniejszyć rozmiary Wacka bez skutków ubocznych, powinienem pobiec do morza. Morska woda też na wariata działa uspokajająco. Od brzegu dzieli mnie 10 metrów, kalkuluję. Taki dystans mógłbym pokonać w ciągu 1 sekundy. Okej. Zdejmuję okulary przeciwsłoneczne i szykuję się do skoku. 10 metrów. 1 sekunda. Nikt nie zauważy, że biegnę z dzidą do wody. Zajmuję pozycję startową i tylko czekam, aż mały chorwacki chłopczyk zabierze swoją pieprzoną piłkę z bieżni. W końcu jest wolny. Start. Biegnę i... ja pierniczę. Ten mały cholerny Chorwacik oprócz piłki miał jeszcze wiaderko i łopatkę, które zakopał w piasku. Dokładnie w połowie drogi. Tam, gdzie moja stopa sprintera miała dotknąć ziemi i się odbić. Zamiast tego osunęła się we wkopany dołek. Jebudu! Tak więc obecnie leżę 5 metrów od wody. Pół sekundy dzieli mnie od tego, aby Wackowi zrobić zimną kąpiel. Jest tylko jeden problem. Po tym jak zaliczyłem glebę, patrzą na mnie wszyscy ludzie na plaży i zastanawiają się, czy dostałem udaru mózgu. Nie ma siły, żeby nie zauważyć
zauważyli, że Wacek sterczy mi w kąpielówkach jak narta Adama Małysza w locie. Wpadam więc na genialny pomysł. Przecież takie głupie 5 metrów mogę się przeczołgać. Co to dla mnie? I zaczynam się suwać cielskiem po piasku jak gigantyczny krab. Dick? Słyszę zza pleców głos macochy. Co ty wyprawiasz? Nic. Pełznę sobie do wody. I centymetr po centymetrze, żłobiąc Wackiem plażę, zbliżam się do wody. Mam czas. W końcu jestem na wakacjach. W trakcie pełzania, gdy od wody dzieli mnie metr, zza pleców dobiega mnie głos starego. To jakiś absurd. Dick, wstawaj. Na co odzywa się w mojej obronie nasza plażowa intelektualistka, specjalistka od mitów greckich, Alicja z Krainy Czarów. Proszę mu nie przerywać, on inscenizuje mit Syzyfa, toczy swój kamień. No bez jaj. Wprawdzie mój Wacek rzeczywiście w chwili obecnej jest twardy jak kamień, ale w żadnym wypadku nie jest okrągły. Alicja nie wie, o czym gada. Żeby całkiem było tak, jak w tym micie, to po doczołganiu się do linii brzegu powinieneś zawrócić. Słyszę instrukcję Alicji zza pleców. W życiu muszę Wacka natychmiast zanurzyć i gdy o tym myślę, przesuwając się centymetr po centymetrze w stronę wody, słyszę prezesa. Na pewno zawróci. Tak? A niby czemu? Dyszę pod nosem. Nie jest chyba taki głupi, żeby dzisiaj wchodzić do wody. Do wody, do wody, do wody. Po tym, co nam powiedział rano Marko. Od linii brzegu dzieli mnie jakieś 0,5 metra. Zatrzymuję odwłok, odwracam głowę. Gapi się na mnie cała plaża. Patrzę znowu na morze i dopiero teraz widzę, że nikt dzisiaj się nie kąpie. A co mówił Marko? Pytam przez ramię. Nie słyszałeś? Nie. Że jakiś zabłąkany rekin pojawił się w naszej zatoce. Czołgam się z powrotem na mój kocyk. Co mi to szkodzi, że Wacek ryje sobie w ziemi? Niech sobie ryje. Na swojej drodze spotka najwyżej dżdżownicę, a nie brrr rekina. Kiedy docieram na swoje miejsce, przysuwa się do mnie Alicja z mitologią Jana Parandowskiego w ręku i mówi: Dick, to było boskie. Piękna inscenizacja, mógłbyś to powtórzyć? Dick, mówi stary, zwijamy się z plaży. Trzeba coś zjeść. Jeszcze trochę poleżę. Oświadczam dyplomatycznie, ani słowem nie wspominając o tym, że jestem za pomocą Wacka zakotwiczony 10 centymetrów pod ziemią. Usmażysz się, mówi macocha. Oto tutaj przyjechaliśmy. Przychodzi mi w sukurs prezesina, obracając na paleni swoje chude ciało na drugą stronę. Ja też zostaję. W ten sposób zostałem tylko z prezesiną. Reszta towarzystwa poszła na obiad. Dick, prezesina unosi się na łokciach na swoim posłaniu. Tak. Czy mógłbyś przesiąść się na mój kocyk? Chciałbym z tobą porozmawiać. Niestety, pani prezesino, w obecnej chwili jest to niewykonalne. W takim razie ja przesiądę się do ciebie. Jak powiedziała, tak zrobiła. Jej chude ciało spoczęło obok mojego. Dick, muszę ci wyznać, że jestem potwornie niezaspokojona. Leżę tutaj na tej plaży od 5 godzin i myślę tylko o jednym. To znaczy? Dopytuję się grzecznie, aby podtrzymać towarzyską konwersację. Wyobrażam sobie, że na plaży pojawia się rycerz i swoim mieczem rozłupuje mój pasnoty, a następnie wdziera się we mnie gwałtownie i lubieżnie, po czym bezlitośnie młoci mnie swoją maczugą, którą obdarzyła go natura i trwa to godzinami, a ja nie pomnę na swoją nieszczęśliwą przeszłość, na zmarnowane lata w związku z impotentem przeżywam orgazm za orgazmem. I gdy tak prezesina opowiada o swoich marzeniach, jej dłoń, niczym zagubiony, błędny rycerz, przesuwa się po moim ciele, wjeżdża pod gumę kąpielówek i atakuje mnie od tyłu, zboczem pośladków. Dick, życie jest takie ciężkie. No bo spójrz na mój związek z prezesem, przecież my jesteśmy zupełnie niedobrani. On jest impotentem, a ja nimfomanką. Łączy nas tylko Toyota, którą kupiliśmy na kredyt. Ale jakie znaczenie ma pieprzony samochód, gdy ja odczuwam piekielne pożądanie, a on jest impotentem. Jemu jest potrzebna zimna blondynka, a mi ognisty ogier. I gdy tak prezesina frustruje się, jej dłoń dopada mojego Wacka ukrytego pod ziemią. Ujmuje go w opiekuńczą dłoń i zaczyna ujeżdżać w dołku. Dick, potrzebuję faceta i to na gwałt, bo zwariuję. Chcę, żeby uprawiał ze mną seks co 5 minut, żeby był na gwizdnięcie, żeby był niezniszczalny jak Terminator, żeby jego fiut był jak odnawialne źródła energii, żeby dopadał mnie w narożniku, nokautował, żeby kruszył swoją kopią na dnie mojej niezaspokojonej cipki, żeby... I w rytm tej litanii życzeń dłoń prezesiny mimochodem doprowadza Wacka do orgazmu. Strzelam nasieniem w głąb ziemi chorwackiej. Kurna, ciekawe co im tu wyrośnie. Dick, kończy prezesina,
Jednym słowem, potrzebuję rycerza, który natychmiast zdejmie mi ten pas cnoty i swoim fiutem porzrywa pajęczynę w mojej jaskini rozkosze. Po jej wypowiedzi zapada na chwilę cisza, po czym za naszymi plecami ze wszystkich stron do naszych uszu dobiega wrzawa. Kurna, czyżby wszyscy nam się przyglądali, a teraz biją brawo? Unoszę głowę. Ludzie stoją na piasku i z szeroko otwartymi oczami patrzą w stronę morza. Nick, popatrz. Szepcze prezesina. Rekin. Odwracam się w stronę morza. Po powierzchni wody w stronę brzegu sunie płetwa rekina. Ej, bez jaj, to nie jest płetwa rekina. To jest kask gębacza. W następnej chwili, jak rycerz wynurzający się na swoim koniu stopieli, wtedy wyjeżdża na rowerze gębacz. Gębacz, szepcze prezesina. Tik, on wygląda jak prawdziwy błędny rycerz. Od tego momentu w postach, które ukażą się w ciągu kilku następnych godzin, opiszę tragiczne wydarzenia dnia wczorajszego. 6 minut i 23 sekundy później. Pożyczyłem rower od gębacza i jadę z tymi listami. Kurna, czym ja się zajmuję? Godzina mojego rozdziewiczania lada moment wybije, a ja tu się zabawiam w listonosza. Gdy tak pedałuję, nagle z boku zahacza mnie prezesina. Dick, zatrzymaj się! Daję po hamulcach. Dikoś słodziutki, mówi prezesina, jednocześnie sięga do biustonosza i wyjmuje kartkę. Zrób to dla mnie i dostarcz ten list gębaczowi. Och, Dik, nawet sobie nie wyobrażasz, jakie katusze przeżywam w tym pasie cnoty. Może o jakimś szybkim numerku, na przykład na ramię roweru. Może chociaż pocałujemy się z języczkiem. No i prezesina, na chwilę przed tym, zanim ruszę w dalszą drogę, gwałci mnie językiem. Och, Dik, mruczy prezesina na odjezdnym. Czuję, że ta noc będzie szalona. Ciąg dalszy, jeszcze dzisiaj. 5 minut 58 sekund później. Kurna, ten list prezesiny to nie bardzo jest mi po drodze, więc wracam do gębacza. Odpisała mi, podrywa się na równe nogi. Drżącymi rękami otwiera kopertę, rzuca się na list i wygłodniałym wzrokiem zaczyna czytać. Chce się spotkać ze mną na plaży, przerywa po pierwszym zdaniu. Tyk, ona mnie kocha. I czubek z rozwianym włosem wraca do przerwanej lektury. Na policzkach pojawiają mu się czerwone rumieńce. Och, jakiego ona używa języka pełnego poezji. Chcę, abym ją niczym błędny rycerz uwolnił z okowów metalowego pasa cnoty. Czysta poezja. W następnej chwili list wypada z dłoni gębacza i jak liść drzewa ruchem falisto-zajebistym leci w stronę ziemi. Co się stało? Pytam. Chyba nie mogę ci powiedzieć. Alicja opisuje, jak wyobraża sobie naszą pierwszą noc poślubną. Kurwa, gębacz. Czy ja ci nie powiedziałem, że to nie jest list od Alicji, tylko od prezesiny? Nie. To ci właśnie mówię. Wracam na rower, tymczasem gębacz schyla się i podnosi z ziemi list. Dick, ona tutaj pisze, że liczy na to, że dzisiejszej nocy skruszę kopię w jej jaskini rozkoszy. Czego ona ode mnie chce? Przecież ja nie mam żadnej kopii. Odjeżdżając przez ramię wołam w stronę gębacza. Głąbie, przecież to poezja. Nieco później. Jadę, co koń wyskoczył w stronę naszego obozowiska. Z piskiem opon zatrzymuje się przed namiotem starego i macochy. A następnie u jego wrót delikatnym chrząknięciem sygnalizuje swoje przybycie. Z głębi namiotu wytarabania się macocha. To ty, Dick? A co, kurna, tak się zestarzałem, że nie poznaję własnego pasierba? Mam list. Macocha uśmiecha się półgębkiem, zagarniając szlafroczek na całym swoim dobrodzierstwie inwentarza o rozmiarach XXXXL. Taki żart, co? Szalona zielona noc, bo jutro wyjeżdżamy do Splitu i ci się zachciało żartów od gogo, niby jest ten list. Odwinę tu. Dick, myślałem, że jesteś poważniejszy. Budzisz mnie w środku nocy tylko po to, żeby powiedzieć, że masz do mnie list od Winnetu? Myślisz, że to jest śmieszne? To nie jest prawdziwy Winnetu, tylko dubler z niemieckiego filmu, który tu kręcono przed laty. Próbuję tłumaczyć. Macocha wyrywa mi list z dłoni i patrząc mi prosto w oczy mówi: Nick, skończ pierdolić! I odwraca się napięcie. Po czym wgramala się z powrotem do namiotu. Kurna, nie przypuszczałem, że robota listonosza jest taka niewdzięczna. Ciąg dalszy jeszcze dzisiaj. Chwilę później. Telefonicznie lokalizuję aktualny adres Alicji. Oczywiście jest na plaży. Kiedy zajeżdżam, okazuje się, co rzecz jasna było do przewidzenia, że czyta książkę w świetle latarki. Co czytasz? Pytam, wyjmując z kieszeni list. Kama Sutrę. Odpowiada Alicja i zawiesza na mnie swój dziewiczo-perwersyjny wzrok. Próbuję się przygotować teoretycznie przed naszym dzisiejszym spotkaniem. Uff, to będzie gorąca noc, ale najpierw skończmy z tymi listami. Wyciągam dłoń z kopertą w stronę Alicji. List? Napisałeś do mnie list? Dick, ależ to romantyczne. Chrząkam w ciemnościach i żeby nie było nieporozumień, tak jak miało to miejsce w chwili dostarczenia przesyłki do gębacza, uprzejmie prostuję. To nie jest list ode mnie. Alicja unosi głowę.
A od kogo? Nauczony doświadczeniem, tym razem z macochą, postanawiam zbyć milczeniem pytanie Alicji. Tyk, ależ to jest tajemnicze. Dostaję list w środku nocy od nieznanego adresata. Kurna, nie podniecajmy się listami, nie traćmy energii na głupoty, przecież nie o listy dzisiaj chodzi. Wielki finał orkiestry Dicka rozegra się w namiocie, w najintymniejszym miejscu ciała Alicji, a nie na poczcie, kurna. Więc Alicjo, o której do mnie przyjdziesz? Przeczytam list. Potem dokończę lekcję piątą z Kamasutry o sposobach przydawania rozkoszy zębami. Myślę, że będę najpóźniej za 15 minut. Okej. W takim razie jadę przygotować namiot. Karawan złożony z Toyoty, w której siedzi rodzina prezesa plus gębacz oraz naszego Fiata, sunie w stronę Splitu. Jest upiornie. Postrzępione czarne chmury wiszą tuż nad horyzontem. Załamanie pogody. No, ze mną też nie jest najlepiej. Czuję, jakbym nie był sobą. Dick, odzywa się stary znad kółka. Co to, zapomniałeś języka w gębie? Od wczoraj się nie odzywasz, obraziłeś się na nas? Mam już dość tej ciszy. Chromoleto, niech sobie włączy radio. Nie będę mieli cięzorem tylko dla jego rozrywki. Poza tym tłuk pewnie nie słyszał, ale milczenie jest złotem. Więc kurna milczę. Indianie obcinali swoim ofiarom języki. Przeciąga strunę stary. Ale z twoim językiem chyba wszystko jest w porządku, co? Chromole Indian! Wyrywa mi się z gardła krzyk. Winnetu, wbija mi w serce w szpilę w macocha. A wiecie, że przed chwilą wydawało mi się, że widzę gościa w pióropuszu? Mówi stary, kątem oka gapiąc się na wzgórza po lewej stronie. Na którym? Dopytuje się macocha, idąc za spojrzeniem starego. Z lewej. Nikogo tam nie ma. 5 kilometrów dalej zatrzymujemy się na stacji, żeby zatankować. No i odlać się. Wychodzę z samochodu, obojętny bykiem mijam roześmianego gębacza, promieniającą szczęściem prezesinę i napiętnowaną radością Alicję. Za plecami słyszę ich churalne... Dick? Mam to w dupie. Schodami w dół spuszczam się do klozetu. Chcę się tylko odlać. Kiedy 2 minuty później stoję przy pisuarze, otwierają się drzwi. Kurna, do środka wtarabania się prezes. Staje w progu i czuje to. Gapi się na mnie. Chromoleto, kończę się odlewać. Otrzypuje wacka i... Dick, odzywa się prezes, gdy próbuje przecisnąć się obok niego w przejściu. Mam dla ciebie propozycję. Unoszę głowę i stalowym spojrzeniem patrzę prosto w jego świńskie oczka. Słucham. Prezes wyjmuje z kieszeni paczkę papierosów. Częstuje mnie, niby nie palę, ale czemu nie? Dick, odzywa się prezes, zaciągając się dymem. Tak się na tej naszej wycieczce pojebało, że chyba mamy wspólnych wrogów. Więc może zjednoczymy siły i wyeliminujemy z gry pana potencjalnego martwego Winnetu i idącego jego śladem do krainy cieni pana gębacza. W ciszy, która zapadła, słyszę własny głos, który odbija się echem od ścian. Kiedy? Przy pierwszej nadarzającej się okazji, mówi prezes i wyciąga do mnie dłoń. Ściskam ją. Następnie po schodach, paląc fajkę, ale nie zaciągając się, wychodzę na zewnątrz. Idę w stronę wozu. Dick, co się stało? Zaczepia mnie gębacz. Nic nie mówię, rzucam peta na ziemię, rozdeptuję go podeszwą, unoszę głowę, nasze spojrzenia krzyżując się. Jeśli oczy są zwierciadłem duszy, bez problemu, bez trudu odczyta to, co go czeka. No proszę bardzo, przypatrz się, fiucie. Gębacz mruży swoje radosne patrzałki. Przychyla się do przodu i nieświadomy nadciągającego niebezpieczeństwa pieprzy jak zwykle 3 po 3. Dick, chyba masz zapalenie spojówek. Panie potencjalnie martwy gębaczu, to nie jest zapalenie spojówek, to pieprzony wyrok śmierci, który krwawo czai się w moich oczach. Nic nie mówiąc odchodzę, wsiadam do bryki i głosem twardym jak głaz mówię do starego: ruszajmy. Kurna, sami widzicie, po tym porannym załamaniu nerwowym przeszedłem na ciemną stronę mocy. Obecnie majniki z Black Dick. Jesteśmy na miejscu, 6 kilometrów od Splitu na polu namiotowym. Ale nie szerokość i długość geograficzna jest obecnie istotna. Ważne jest to, że siedzimy z prezesem w jego Toyocie. Jest noc ciemna, a my jesteśmy uwaleni w 4 dupy, pijani w sztok. Dick, mamrocze prezes, mamy problem. Co się stało? Bełkocze. W odpowiedzi pijany prezes w ciemnościach przesuwa ręce z prawa na lewo i z powrotem. Kurwa, Dick, ktoś ukradł kierownicę. Ale zacznijmy od początku. Jak już mówiłem, jesteśmy na miejscu, na polu namiotowym 6 km od Splitu. O godzinie 10:00, razem z prezesem oraz z 2 łopatami, usiadliśmy na wydmy. Nieopodal pola namiotowego, nie dalej niż 500 metrów, za nasypem kolejowym, gdzie postanowiliśmy wykopać grób. No i sobie w milczeniu kopiemy. Kurna, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak kojąco na skołatane nerwy działa kopanie grobu. Człowiek sobie kopie i wyobraża, kto spocznie na jego dnie. No i kogo ja tam widzę? Pana Winnetu i jego małego konika, na którym sukinsym niczym cień podąża naszym śladem.
Dick, przerywa milczenie prezes. Nie masz pojęcia, ile ja tu ludzi bym chciał pochować. Kurna, co tu nam prezes chce zrobić? Zbiorową mogiłę? Czy ty myślisz, że świętej pamięci Gębacz jest pierwszym i ostatnim, który swojego fiuta zaparkował w katakumbach mojej żony? Nawet się nie mieści w pierwszym tysiącu. Gdybym chciał ich wszystkich pochować, kopalibyśmy tu rok bez przerwy. W tym miejscu swojej gorzkiej gawędy rodzinnej prezes przerywa kopanie. Kurwa, Dick. Coś mi się zdaje, że to syzyfowa praca. Bez drewnianego szalonku nie da rady. Piasek się osypuje. To fakt. Przerywam kopanie i w świetle latarki razem z prezesem oglądamy efekty naszej pracy. Nie ma bola. W takim płytkim dołku to mi się na pewno nie zmieści Indianin na koniu. No to co robimy? Pytam, odkładając łopatę. Może sukinsyna, rzucimy wilkom na pożarcie. Są tu wilki. Rozglądam się czujnie na boki. Albo niech go rozdziobą, kruki i wrony. Dorzuca drugi zwariowany pomysł. Kurna, widzę, że prezes z lekka fiksuje. Poza tym prawda jest taka, że podczas tego kopania doszedłem do wniosku, że właściwie to Gębacza nie żywię aż takiej urazy, żebym musiał go od razu zabijać. Wkurwia mnie od lat, to fakt, ale niech sobie wegetuje, byleby mi w drogę nie wchodził, tak więc na razie chcę tylko zbić Winnetu. I tutaj mam problem, nie mam pojęcia, jak złapać tego sukinsyna na koniu. Ostatni raz widziałem go wczoraj na plaży. Dick. Odzywa się w ciemnościach prezes. Nie wiem jak ty, ale ja mam chwilowo dość kopania. Chodźmy na wódkę, stawiam. Nie daje się długo prosić. No i siedzimy przy stoliku w przydrożnym barze. Na ruszcie opala się zamówiony przez prezesa baran. Tymczasem pijemy rakiję i w miarę picia dochodzę do wniosku, że zbyt pochopnie Gruwasowi wystawiłem złą opinię. Prezes to jest równy gość, tylko życie miał ciężkie. No i obecnie jest na maksa pogięty. Proszę ja ciebie, kurwa, Dicku. Czy ty myślisz, że ja zawsze byłem takim zgryźliwym bucem jak teraz? Ależ, panie prezesie. No więc prawda jest taka, że nie urodziłem się bucem. Bucowatość, że tak powiem, jest moją cechą wtórną i nabytą. A do tego, że obecnie jestem skurwysyjskim bucem, ewidentnie przyczyniła się prezesina oraz miłosne niepowodzenia młodości. Wypijmy, Dick, za młodość. Pijemy, odkładamy kieliszki na blat stołu, prezes przesuwa cielsko na krześle i kontynuuje przerwany wątek. Dick, gdy mówię o miłosnych niepowodzeniach młodości, i mam na myśli to, że za młodu nie potrafiłem sobie znaleźć dziewczyny. Z tego powodu aż do 40 byłem kurwa Dick prawiczkiem. Tobie, jebako, z tym twoim nikiem, pewnie się w głowie nie mieści, co? No ile już, panienek, posunąłeś? Chrząkam dyplomatycznie i gestem dłoni przywołuję właściciela zajazdu, żeby nam nalał rakii. Ja mam nadzieję, że w ten sposób przerwę niewygodny dla siebie temat. Pijemy kolejną porcję wódki, zakąszamy udem barana, ale te moje wybiegi nie są w stanie zbić z pantałyku prezesa. No Dick, zaspokój moją niezdrową ciekawość. Ile miałeś już, panienek? 10? Mało co? O, sukinkocie, 20? Kurna, mógłby skłamać. Znam bez liku frajerów, co to bez opamiętania fantazjują na temat tego, ile to mieli panienek, ale kłamstwo nie popłaca, więc walę prawdą prosto między świńskie oczka prezesa. Jestem jeszcze prawiczkiem. Dick, nie wierzę. Poważnie. Prezes się rozpromienia. Kurwa, jakżeż te pismaki w gazetach fałszują statystyki na temat seksualnej inicjacji młodzieży. Człowiek po lekturze takich artykułów godzinami nie może spać, bo myśli sobie o własnej niedojebanej przeszłości. A tu proszę, nasz wielki Dick, symbol nieokiełznanej seksualności, ciągle jest prawiczkiem. Przybij piątkę. Kurwa, Dick, ale mi poprawiłeś humor. No i w ten sposób miło sobie gaworzymy z prezesem, jednocześnie popijając rakiję raz za razem, raz za razem, raz za razem. No i się nawaliliśmy jak dwa Messerschmitty. Dick, bełkocze prezes, ja już kurwa mam dość. A ty, panie prezesie, też jestem gotów. No to kurwa, bierzemy dupy w troki. I podtrzymując się z bratani uściskiem za kosami, wracamy na pole namiotowe. Gdzieś tak w połowie drogi prezes zatrzymuje się, odchyla w tył, wyjmuje z kieszeni chusteczkę i z zamaszystym ruchem wyciera prawe oko. Panie prezesie, mam mrocze, zaczyczając się wokół grubasa, dlaczego pan płacze? O kurwa, Dick, się rozczuliłem. Wyobraź sobie, że od czasu, gdy zostałem panem bucem, nie miałem okazji z nikim się zbratać, tak jak to ma miejsce obecnie z tobą, Dick, daj pyska. No i na poboczu drogi dajemy sobie braterskiego pyska. Dick, kurwa, chciałbym mieć takiego syna jak ty. Tam, panie prezesie, ja mam pana Alicję.
Prezes wykonuje gwałtowne machnięcie prawą ręką. To powoduje, że traci równowagę i ładuje się do rowu. Kiedy w końcu udaje mi się go podnieść na nogi, słyszę z jego ust wyznanie. Ty kurwa. Alicja tak naprawdę nie jest moją córką. To skutek uboczny skoku w bok prezesiny. Mimo tego, że jestem pijany w trupa, szczęka opada mi do ziemi. Kto jest jej ojcem? Też bym chciał wiedzieć, bo wydałem na skurwysyn na przedlaty wyrok śmierci, który do dzisiaj nie został wykopany. Tyk. Jeszcze, chodźcie, jeszcze trochę pokopiemy. Takie kopanie grobu moim śmiertelnym przeciwnikom strasznie mnie uspokaja. Skręcamy gwałtownie w prawo, następnie skrótem przez las podążamy na wydmę. Na miejscu wyciągamy z krzaków ukryte łopaty i dla uspokojenia nerwów kopiemy grób. Nie trwa to zbyt długo. Dobra, Dyk, mówi prezes po 5 minutach. Już się uspokoję. Możemy wracać na pole namiotowe. Zarzucamy łopaty na ramię i drapiemy się pod górę na nasyp kolejowy, który oddziela kempik od wydm. Kurna, po pijaku taki nasyp to prawdziwe alpinistyczne wyzwanie. Dyk, dyszy prezes, gdy w końcu po wspinaczce stajemy między kolejowymi szynami na szczycie nasypu. Popatrz. Czy mi się kurwa wydaje, czy też mój omylny i pijany wzrok widzi przed twoim namiotem konia, na którego wsiada gość z pióropuszem na głowie. Podążam wzrokiem za spojrzeniem prezesa i rzeczywiście coś na wzór konia plus Indianina czai się w wirującym mi przed oczami polu namiotowym. Biegnijmy! Wykocze. Dopadniemy z suki syna. I z łopatami w ręku za kosami biegniemy w stronę pola. Wypadamy i kurna nie ma ani konia, ani Indianina. Dyk, mówi, zataczając się prezes, siadaj do samochodu. Daleko na tym swoim koniku nie ujechał. Tak więc, jak to miałem okazję zauważyć na samym początku, siedzimy z prezesem w jego Toyocie. Jest noc ciemna, a my jesteśmy uwaleni w cztery dupy. Pijani w sztok. Dyk, mam roczy prezes, mały problem. Co się stało? Bełkocze. W odpowiedzi pijany prezes w ciemnościach przesuwa ręce z prawa na lewo i z powrotem. Kurwa, Dyk, ktoś ukrał kierownicę. Z wrażenia urywa mi się film. Musiałem stracić przytomność na kilka godzin, bo teraz już jest jasno. Otwieram lewe oko. Kurna, jaką ja mam ciężką powiekę. Nie mam siły, żeby podnieść drugą. Więc tylko gapię się jednym okiem i co widzę? Siedzę w samochodzie. Na moim ramieniu spoczywa głowa prezesa, no i wszystko się wyjaśnia. Już wiadomo, dlaczego grubas nie mógł odnaleźć kierownicy. Siedzimy na tylnej kanapie dla pasażerów. Lecimy z prezesem na plaży w pewnym oddaleniu od reszty grupy. Na leżaczkach skacowani wyglądamy jak śnięte ryby, które wyrzuciło morze, ale nie jest źle. Powoli dochodzimy do siebie. Prezes kupił browar i sobie tankujemy pod parasolem. Dyk, mówi mój nowy przyjaciel, patrząc na laskę w bikini, która nieopodal liże loda. Może byśmy wieczorem się zabawili? Kurna, niby jak? Przecież prezes jest impotentem. Chyba, że chce mnie zabrać do wesołego miasteczka na karuzelę. Dyk, muszę ci coś wyznać. Dzisiaj, kiedy się obudziłem pierwszy raz, od wielu miesięcy miałem erekcję. I kiedy słyszę wyznanie prezesa, uświadamiam sobie, że od chwili tragicznych nocnych wydarzeń Wacek nie daje znaku życia. Jakby umarł. Kurna, jesteśmy na plaży. Co Wacka zawsze doprowadzało do szaleństwa, on zagrzebany w kąpielówkach śpi. I coś jeszcze, Dyk. Kontynuuje zwierzenia prezes. Po raz pierwszy od wielu lat, kiedy się obudziłem, nie myślałem o tym, że muszę zabić tego skurwysyna, co to spłodził Alicję, oraz tych wszystkich innych, którzy za moimi plecami posuwali mi prezesinę. O kurna. A wiecie, o czym ja myślę od 2 dni zaraz po przebudzeniu? O tym, żeby dopaść i zabić Winnetu. Dyk, kurwa, po raz pierwszy od wielu lat czuję się szczęśliwy. A ja jestem nieszczęśliwy. Kurna, zły urok z prezesa przeszedł na mnie. A nade wszystko jestem impotentem. Nie, to nie może być prawda. Wstaję z leżaka i biegnę do wody. Rozpaczliwie płynę, jakbym kurna w ten sposób mógł uciec od własnych problemów psychologiczno-seksualnych. Ale nie jest mi dane zbyt daleko odpłynąć. Nagle w zupełnie niespodziewanym miejscu trafiam dłonią na przybrzeżną boję. Kurna, czy tych Chorwatów pogięło? 10 metrów od brzegu stawiają boje? I gdy tak złorzeczę narodowi chorwackiemu, przytrzymując się oburącz za obły kształt, słyszę szept macochy. Dyk, to było bardzo przyjemne, gdy tak mnie obejmujesz. Mam od dzisiaj rana tak wrażliwy biust. Może podholujesz ma teraz troszkę dalej, bo tutaj przy brzegu to nie ma co robić przedstawienia. No i holuję macochę leżącą na materacu na środek zatoki. Dyk, zabawia mnie macocha z rozmową podczas tego rejsu. Gębacz wszystko mi powiedział, jak to było z tym listem. Głuptasku, czemu mi nie powiedziałeś? Wszystko się tak zaplątało.
Och, Dick, najważniejsze, że wyjaśniło to nieporozumienie. No i jesteśmy na środku zatoki, z dala od gapiów żądnych familijnych sensacji, z dala od starego, który mógłby poczuć ukłucie zazdrości, ja i macocha. Sam na sam. Dick, pozwól, że zrobię to, o czym marzę już od dawna. I macocha, nie czekając na moją zgodę, zdejmuje górę od kostiumu kąpielowego. Widok piersi wielkich jak pomarańczowe boje na zatoce zapiera mi w piersiach dech. Kurna, powinni w podręcznikach do historii wprowadzić drobną poprawkę. Przecież ewidentnie jednym z 7 cudów świata jest jej biust. Dick, mówi macocha, wykładając się na materacu, nie będę miała nic przeciw, jeśli zrobisz mi malutki masaż biustu. Malutki? Kurna, jakim cudem, to tak jakby mi proponowała malutki spacerek na Mount Everest. Nie da rady, ale co mi szkodzi? Chętnie wypiorę się na wyprawę życia. Nie spierajmy się o słowa. Moja dłoń atakuje lewą pierś, którą od góry kąsa chorwackie słońce. Wspinam się po krągłym i rozgrzanym do czerwoności zboczu. Docieram na czubek i paluszkiem na sutku sunę dookolnie. Zajedwabiście i wolniutko, także macocha z rozkoszy tylko syczy, jakim bryczek na gazie. Och, Dick, czy mógłbyś go pocałować? Oczywiście, już się robi. Moje usta, z których kapie słona morska woda, niczym ryjek jeżozwierza, opadają na sterczący sutek lewej piersi. O kurna! Takie ssanie sutków macochy na środku zatoki jest milion razy lepsze niż cokolwiek, co przytrafiło się do tej pory w moim porąbanym życiu. Dick, szepcze macocha, czy widzisz tę wysypkę na horyzoncie? Może byśmy tam popłynęli. Wysepka na horyzoncie to prawdziwy raj. Na pierwszy rzut oka, po tym jak doholowałem materac z macochą na brzeg, wygląda na bezludną. Ponad piaszczystą plażą wznosi się skalisty brzeg, który porasta pióropusz palm. W powietrzu latają mewy. No i tyle byłoby z fauny, poza tym zero ludzi. Och, Dick, szepcze macocha, paradując topless po rozgrzanym do czerwoności piaseczku. Ależ tu dziewiczo. Fakt. Idziemy po plaży w stronę skały. Wspinamy się w górę i wychodzimy na otwarty teren, który porastają karłowate drzewka, przypominające małe koniki pasące się na prerii. Kurna! Spoko mogliby tu nakręcić film przyrodniczy. No, albo erotyczny. Macocha układa się na plecach w cieniu palmy i palcem wskazującym, który wieńczy czerwony pazur, kiwa w moją stronę. Wygląda jak kusicielka w raju, tylko że na głowę bije biblijną Ewę rozmiarem biustu. Dick, to wymarzone miejsce, abyśmy w spokoju mogli skonsumować nasz nieformalny związek, który nomen omen wlecze się już od miesięcy jak flaki z olejem. Ale teraz już żadna siła nas nie powstrzyma. Przysiadam obok macochy i niczym przyrodnik amator sięgam w dół, aby na łonie natury zdjąć z niej figi. Macocha posłusznie unosi pośladki. Zsuwam z niej skąpe odzienie i macocha po raz pierwszy, o ile dobrze pamiętam, objawia się w pełnej krasie. Goluteńka i na wyciągnięcie ręki, do tego podniecona jak kotka na rozgrzanym do czerwoności blaszanym dachu. Dick, możesz sobie podarować grę wstępną. Te dzieci na te przerabialiśmy przez ostatnie pół roku. W chwili obecnej interesuje mnie tylko hardcore, więc bądź tak miły i kurwa zdejmij te swoje kąpielówki. Do dzieła. W tej chwili pewnie wielu z was, znając siłę fatum, które podąża za mną niczym skradający się Indianin, bystro zauważy, że znowu dałem ciała. Otóż cała kolekcja prezerwatyw, którą zapobiegawczo noszę ze sobą, zostawiłem na brzegu, po drugiej stronie zatoki. Ale nie o to chodzi. Dick, zrzucaj te swoje majtedały i nie przejmuj się gumkami. Dzisiaj masz okazję zakosztować swoją macochę w bezpłodnym sosie własnym. Więc kurna, o co chodzi? O to, że mój wacek w kąpielówkach skurczył się do rozmiarów ziarnka grochu. Gdyby mi teraz zrobiono inwentaryzację w majtkach, nawet by go nie wpisano do arkusza. Taki jest mały. Dick? Unosi się goluteńka macocha na łokciach, co powoduje, że jej biust XXXL przesuwa się z prawa na lewo i z powrotem jak dwa wagony na bocznicy. Dick, co się dzieje? I gdy macocha tak mnie indaguje ponad jej głową wśród małych drzewek, które przypominają małe koniki na prerii, zauważam prawdziwego konia. Właty. Stoi i sukinsyn gapi się w moją stronę. Dick? Słyszę za plecami głos macochy. Gdzie ty biegniesz? Nie mam czasu, żeby jej odpowiedzieć. Biegnę w stronę indiańskiego konika, który niestety widząc mnie dalej dyla w bok. Próbowaliście kiedyś dogonić konia, nawet takiego malutkiego konika przewalskiego, który klucząc między karłowatymi drzewkami śmiga raz w prawo, raz w lewo? No kurna, nie ma na takiego sukinsyna mocnych, ale zanim się zorientowałem, przez pół godziny zabawiałem się z nim w kotka i myszkę. W końcu dałem za wygraną. Na skraju wyczerpania fizycznego, ledwo powłóżąc kopytanie, ciągałem się do miejsca, gdzie zostawiłem macochę. Na szczęście ciągle tam jest, ale już ubrana w strój kąpielowy i...
i w jej włosach zauważam zsunięte ptasie pióro, takie samo jak w pióropuszu Winnetu. Co to jest? Pióro. Skąd ono się tam wzięło? Dick, śmieje się macocha. A jakie ma to znaczenie? Po prostu znalazłem je w trawie i wpiąłem we włosy. Wpatruję się w kłamliwe oczy macochy i z zapałem wariata szukam na jej dnie prawdy. Nie wierzę. To jest pióro z pióropusza Winnetu. A tam, pokazuje dłonią w stronę prerii, stoi jego koń. Gdzie on jest? Zabiję sukinsyna! Oczy macochy robią się wielkie jak spodeczki. Dick, czy ty się dobrze czujesz? Jaki Winnetu? Szczerze mówiąc, kurna, nie czuję się najlepiej. Nie czuję się najlepiej. Czas się do tego przyznać. Mam koszmary senne i halucynacje na jawie. A wszystko za sprawą Winnetu. W chwili obecnej siedzę na plaży za polem namiotowym i patrzę się w siną dal. Na rajską wyspę, gdzie okazało się, że mi Wacek nie staje. Muszę sukinsyna złapać albo udać się na długotrwałą psychoterapię wspomaganą elektrowstrząsami. Czuję, że całym sercem skłaniam się do tej pierwszej możliwości. Oczami wyobraźni już widzę uroczysty ty tu posta na blogu. Winnetu nie żyje. Msza żałobna, obecność obowiązkowa. Po pogrzebie zapraszam na imprezę. Stawiam. Radosny Dick. I gdy tak się wkręcam w temat, za pleców słyszę ostrożne kroki. Jakby ktoś szurał mokasynami na piasku. W jednej chwili włosy stają mi dęba. Wyjmuję finkę i jednym ruchem ciała, niczym Tom Cruise w Mission Impossible, odwracam się w stronę wroga. Kurwa, Dick, ocipiałeś? Mówi gębacz, robiąc krok w tył. Przychodzę do ciebie z gałązką oliwną w dłoni, a ty na mnie z finką. Sorry, mówię, chowając nóż do pochwy. Myślałem, że to Winnetu. Jaki Winnetu? Ten, którego przyprowadził jednooki Marko. Gębacza z wrażenia przysiada na piasku. Dick, o czym ty gadasz? Gębacz, nie udawaj, że masz amnezję. Marko przyprowadził na plażę dublera Winnetu z filmu, który Niemcy kręcili tu przed laty. Dick, kurwa, nie przerażaj mnie. Nie było żadnego Winnetu, był tylko jednooki Marko. Dał ci kopertę, w której był rachunek za nasz pobyt. Miałeś go dostarczyć macosze. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale koperty ci się porybały. Rachunek dałeś Alicji, a mój list trafił do macochy. Patrzę na gębacza i kurna, wiecie co myślę? Że sukinsyn Winnetu skaptował go na swoją stronę. Jeszcze chwila i powie mi, że Alicja jest ciągle dziewicą. Dick, przychodzę tutaj nie tylko w swoim imieniu. Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni twoim stanem. Szczególnie Alicja. A nie mówiłem? Alicja, proszę nie wypowiadaj przy mnie tego imienia, bo dostaję nerwicowej gęsiej skórki. Dick, powinieneś z nią porozmawiać. Niby o czym? O swoim problemie? O Winnetu? Chcesz powiedzieć, że w swojej podróżnej biblioteczce ma poradnik pod tytułem Jak zabić Indianina 10 użytecznych rad dla złotodziobów? Dick, kurwa, daj sobie spokój z Winnetu. Alicja jest przekonana, że jesteś chory na tak zwany syndrom niechcianego rozprawiczenia. Tak. Bardzo ciekawe. Pierwszy raz słyszę o takiej chorobie. Niby jak ona się objawia? Odpuszczam gębacza. Halucynacjami, panicznym lękiem przed pierwszym stosunkiem oraz okresowymi atakami impotencji. Czuję, że zaschło mi w gardle. Trzeba przyznać, że Winnetu dobrał sobie profesjonalne grono mącicieli wody. Ale kurna, nie ze mną te numery. Postanawiam zabawić się w Konrada Wallenroda. Będę udawał głupa po to, aby dostać się do obozu nieprzyjaciół. Może w ten sposób uda mi się zbliżyć do śmiertelnego wroga. Kurna, gębacz, wydaje mi się, że masz rację. Chyba rzeczywiście mam ten syndrom. Jest na to jakieś lekarstwo? Gębacz uśmiecha się jak lekarz, który po długotrwałym leczeniu wyprowadził pacjenta na prostą. Zakłamany Butz przyjacielsko poklepuje mnie ręką po plecach. Cieszę się, Dick, że tak to przyjmujesz. Jesteś bardzo dzielny. Kurna, powie jeszcze jedno słowo i mu przypierniczę. A jeśli chodzi o lekarstwo, to Alicja jest gotowa podjąć się leczenia. W każdej chwili może przyjść do twojego namiotu. Co? Okej. Co mi tam? Niech przyjdzie i mnie zbada. Przekaż jej, że będę czekał dzisiaj w nocy, mówię. Jednocześnie knuję tajemny plan, w którym wszystkich wyprowadzę w pole, by ostatecznie dopaść pana Winnetu, niechybnie podążającego na swoim koniu do krainy cieni. Gębacz mruży oczy, wspiera głowę na dłoni jak Adam Mickiewicz na krakowskim rynku i z wyrazem zamyślenia na twarzy mówi: Dick, myślę, że przed spotkaniem z Alicją powinieneś przestać myśleć o... wiesz kim. Winnetu? Dokładnie. Moim zdaniem zawiesiłeś jak komputer pracujący na Windowsach. Masz krytyczny wyjątek w swojej głowie w postaci tego Winnetu. Dlatego powinieneś się zresetować. Tak? A niby gdzie mam przycisk resetowania? Dick. Przerabialiśmy to już z Alicją. I to z dobrym skutkiem. Mogę cię zresetować za pomocą hipnozy. Włosy stają mi dęba. Gębacz, chcesz mnie zahipnotyzować? W celach leczniczych.
Patrzę na Gębacza i myślę, że... Kurna, czemu nie? Niech mnie hipnotyzuje, udam, że jestem w transie hipnotycznym i może coś z niego wyciągnę na temat Winnetu. Dobra, Gębacz, hipnotyzuj, tylko pod jednym warunkiem, kurna, nie wybudzaj mnie tak, jak to zrobiłeś przy Zesinie. Wiesz, o czym mówię. Nie chcę, żebyś później obwoził się po całej Europie z moim włosem łonowym. Gębacz spuszcza zawstydzone oczy, a jego twarz robi się czerwona. Ha, kurna, a nie mówiłem, Gębacz też należy do tej bandy czerwonoskórych. Raz, dwa, trzy. Co za psychopatologiczny absurd. Oczywiście nie było żadnego Winnetu. To tylko wymysł mojej chorej wyobraźni. W związku z tym mój facek jest wielki jak maczuga Herkulesa. Twardy jak szyna kolejowa i niezawodny jak James Bond. Puk, puk. Kto tam? Pytam. To ja. Alicja. Słyszę szept z drugiej strony namiotu. Och, bardzo proszę wejść do środka. Z mroku nocy do jeszcze ciemniejszego wnętrza namiotu wsuwa się jej ciało. Czuję, że skropiła się wodą kwiatową o nazwie Virgin. Ten zapach powoduje, że poziom testosteronu w mojej krwi wzrasta do niebotycznej wartości 100%. Czyli, co by nie gadać, powoduje, że jestem 100% facetem. Macho. Dick, zaczyna szeptać Alicja, wtulając się w moją pierś, która w związku z zawartością testosteronu w mojej krwi porasta gęstym czarnym włosem. Wybacz mi, że wtedy, jak ostatnia idiotka, zasnęłam na plaży i nie przyszłam do ciebie. Ale dzisiaj jestem i chciałabym ci tamtą noc podwójnie wynagrodzić. Nic nie szkodzi, Alicjo. Dzięki temu doświadczeniu poznałem kilka ciekawych demonów w mojej głowie oraz doświadczyłem, czym jest męska niemoc. Z całą pewnością ta lekcja pokory udzielona mi przez los przyda mi się w przyszłości. Ale teraz jest już wszystko w porządku. Jak najbardziej. Aby nie pozostać gołosłownym, rozpinam rozporek i wciskam w dłoń Alicji sterczącego wacka. Och, ależ on jest wielki, to prawdziwa maczuga Herkulesa. Jaki twardy, jak szyna kolejowa. Och, Dick, włóż we mnie tego swojego Jamesa Bonda. Chcę natychmiast przeżyć przygody życia. Nie pozostaję głuchy na namiętny szept miękkiej jak wosk Alicji. Układam ją na plecach, zdzieram z niej perkalową sukieneczkę, wysłupuję ze stringów i rozpoczynam przygodę od małego palca jej stopy. Dotykam go końcem języka i powolutku, tak jak poleca to szlachetny Vatsyayana Malanga, autor Kama Sutry, sunę w górę wewnętrzną stroną nogi. Kiedy jestem na wysokości uda, do moich uszu dociera jęk Alicji, która już na tym wstępnym etapie pieszczot dostaje pierwszego orgazmu. A przecież to dopiero początek. Chwilę później końcem języka wdzieram się na wzgórze łonowe. Alicja wypręża się jak struna w fortepianie, oczekując, że ześlizgnę się ocal niżej, ale ja pozostaję niewzruszony. Prawdziwy macho nigdy nie robi tego językiem, dlatego zmieniam pozycję. Ustawiam się z wackiem wielkim jak maczuga Herkulesa na wprost celu. Precyzyjnie niczym James Bond ze swojego rewolweru kaliber 45 mierzę w dziesiątkę i naciskam spust. Nie, kurna, wróć. Ustawiam się z wackiem wielkim jak maczuga Herkulesa na wprost celu. Precyzyjnie niczym James Bond ze swojego rewolweru kaliber 45 mierzę w dziesiątkę i twardym jak stal członkiem wbijam się w szeroko otwartą Alicję. Och, Dick... Zaraz za progiem jaskini rozkoszy wita mnie dziewiczy hymen pochwalny, który roznoszę taranem w dobry pył. Och, Dick. Wsuwam się głębiej, krok za krokiem, a przy każdym takim kroku w głąb piękna jak rozgrzany wosk Alicja krzyczy. Och, Dick. I przeżywa orgazm za orgazmem. Będąc w połowie drogi, naliczyłem ich już 6. Ale brnijmy dalej. Twardy jak stal wacek dociera do końca jaskini rozkoszy, gdzie robi salto mortale. Po czym spryciarz jakimś cudem w lewym narożniku trafia w punkt G. Jest dla niego bezlitosny. Czubkiem maczugi Herkulesa bezlitośnie go punktuje. A każdy jeden kolejny punkt to kolejny orgazm jęczącej Alicji. Och, Dick. Och, Dick. Och, Dick. I tak dalej. Dalej aż do znudzenia i kiedy w końcu na liczniku orgazmów Alicji pojawia się liczba 100, wycofuję stalową lufę na brzeg jaskini rozkoszy. Ustawiam ją w progu, celuję w głąb i jak niezawodny agent 007, Bond, James Bond, opróżniam cały magazynek. 6 wypełnionych milionami plemników kul trafia w cel. Po wszystkim Alicja wygląda jak martwa. A ja, Dick, well, James Bond, przeładowuję magazynek, jestem gotowy do następnej akcji na zlecenie jego królewskiej mości Wacława. I gdy tak leżę, zastanawiając się, od której strony zacząć, gdzieś z prawej strony słyszę jakiś dziwny głos.
Raz, dwa, trzy. Za chwilę klasnę w dłonie, to spowoduje, Dick, że się wybudzisz z hipnozy. Po przebudzeniu zapomnisz, że istniał Winnetu. W zamian będziesz pamiętał, że twój penis jest wielki jak maczuga Herkulesa, twardy jak stalowa szyna i niezłomny jak James Bond. Chwilę później słyszę klaśnięcie i głos gębacza. A teraz otwórz oczy. Trzeba przyznać, że gębacz ma smykałkę do hipnotyzowania, chyba po ojcu, który jest różdżkarzem. Od czasu, gdy mnie wybudził, czyli od 2 godzin, Wacek sterczy mi jak masz radiowy w Konstantynowie. Poza tym już nie myślę o Winnetu. Spoko. To było przywidzenie. Obecnie pan wielki Winnetu na swoim malutkim koniu przebywają w krainie cieni. Niech im ziemia mojej podświadomości lekką będzie. W związku z tym całkiem zdrowy leżę sobie w namiocie i czekam na Alicję. Puk, puk. Kto tam? Alicja. O, bardzo proszę. Z mroku jej nocy gibkie ciało przemieszcza się do wnętrza namiotu. Wchodząc, zamiast za metalową rurkę, dłonią chwyta za twardego jak szyna kolejowa Wacka. Przytrzymuje się, siada obok mnie i puszcza. Szkoda. Dick odzywa się w ciemnościach. Bardzo się cieszę, że skłaniasz się do mojej teorii. Chrząkam. Do jakiej teorii? Że cierpisz na syndrom niechcianego rozprawiczenia. Przesuwam w ciemnościach Wacka na prawo, żeby mi nie przeszkadzał w ewentualnej gestykulacji, po czym dyplomatycznie chrząkam po raz drugi. Myślisz, że... Jestem przekonana. Obserwuję twoje zachowania od początku naszej podróży i nie może być wątpliwości. Za wszelką cenę unikasz rozdziewiczenia. Pozornie lecisz na wszystkie kobiety. Ba, gotów byłbyś posunąć się nawet do tego, aby przelecieć dziurkę od klucza albo otwór posęku. Ale tak naprawdę kombinujesz jak koń pod górę, żeby tylko pozostać prawiczkiem. Koń? Dlaczego ona mówi o koniach? To zwierzę mi się źle kojarzy. Nie chcę do tego wracać. Czy masz dla mnie jakąś propozycję? Czuję, że Alicja kładzie w ciemności na moim kolanie dłoń i przyjacielsko mnie poklepuje. W ramach towarzyskiego rewanżu wsuwam między jej nogi. Owszem, Dick. Nie przychodzę tu z pustymi rękami. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ostatnio czytam Kama Sutrę. Kurna, tak to jest z intelektualistkami. Trzymasz rękę w jej majtkach, ale ona tego nie zauważa, bo całą uwagę skupia na własnym gadaniu. Cała Alicja. Ale nie do końca, niestety. Dick, bądź tak łaskaw i wyjmij dłoń z mojej bielizny. Bądźmy poważni. Problem, który mamy rozwiązać, może zaciążyć na całej twojej przyszłości. Posłusznie, acz niechętnie spełniam życzenie. Jednocześnie przesuwam dłoń Alicji, która bezużytecznie poklipuje mi kolano. Na Wacka. Proszę, niech sobie tutaj klepie. Otóż szlachetny Vatsyayana Malanga, autor Kama Sutry, radzi, aby z dziewicą postępować delikatnie. Kurna, no bez jaj. Ja nie jestem dziewicą. Przerywam ten jałowy bełkot pseudointelektualisty z Kozielwulki. Jestem prawiczkiem. To bez różnicy, Dick. Wiem, że twoja męska duma w tym momencie może zostać urażona. Ale uwierz mi, syndrom niechcianego rozprawiczenia to choroba podstępna jak złośliwy Indianin. Indianin! Kurna! Czuję jakby w tym jednym słówku. Na literę I. Na którą zaczyna się także słowo igła. Ukuła mnie w sam czubek Wacka. Dick, zaufaj mi i posłuchaj mojego mistrza Vatsyayana Malangi. Otóż jego rada, która odnosi się do zarówno dziewic żeńskich, jak i męskich, mówi. Słuchaj, ten fragment znam na pamięć. Dziewice do kwiatów są podobne, dlatego nadzwyczaj delikatnie z nimi trzeba się obchodzić, bo gdy są zbyt gwałtownie traktowane przez tych, którzy jeszcze ich zaufania nie zdobyli, wtedy znienawidzą zespolenie. Czyż nie piękne, Dick? Z zachwytu Wacek wydłużył mi się o kolejne 5 centymetrów. Tak, mówię, bardzo ładne. Ale czegoś tu nie rozumiem. Jaki jest związek między tym, co wyrecytowałaś, a moim syndromem? Zaraz się przekonasz. Tylko się rozbierz. Już jestem rozebrany. Trochę się pospieszyłeś, ale bardzo dobrze. Teraz połóż się na plecach. Nie ma sprawy, już leżę i w ciemnościach nagle czuję, jakby po moim ciele maszerowały mrówki pod dowództwem szlachetnego Vatsyayana Malangi. Na szczęście są to mrówki pokojowo nastawione. Idą krokiem spacerowym, powolutku, krok za kroczkiem, zajedwabiście przyjemnie. Czujesz? Pyta Alicja w ciemnościach. Czuję.
Co to jest? To jest pieszczota końskiej grzywy, mówi Alicja. Mój zahipnotyzowany wacek kurczy się jak słupek rtęci w mroźną noc na biegunie północnym. Całą robotę gębacza diabli wzięli. Znowu jest małe jak ziarenko groszku. Pieszczota końskiej grzywy! Deszcz z grozy z wacka przemieszcza mi się w górę, aż do głowy, by ostatecznie w formie ostrego sopla lodu wbić się w mózg. Ten fizyczny uraz powoduje, że z mojej podświadomości wyłania się łaciaty konik bez grzywy. Galopuję. Wyciągam przed siebie dłoń i w ciemnościach dotykam przesuwające się po brzuchu włosy. Nie, to jakieś frędzle. Sięgam dłonią za siebie, w róg namiotu, tam gdzie trzymam finkę i latarkę. Z sercem w gardle świecę w dół i co widzę? Alicja pochylona nad moim brzuchem w ramach pieszczoty końskiej grzywy, koniuszkami włosów splecionych w indiańskie warkoczyki, pieści mnie nimi po skórze. Ze wstrętem ujmuję palce w warkoczyk. Co to jest? Alicja unosi głowę i kątem oka, patrząc na swoje włosy, mówi: to jest dread. Nie wciskaj mi kitu, przecież widzę, że to jest indiański warkoczyk. Sama go splotłaś? W brzemiennej ciszy, jaka zapadła po moim pytaniu, gdzieś z zewnątrz, jakby zza świata, jakby z krainy cieni, a zarazem gdzieś bardzo blisko, słyszę tupot końskich kopyt. Zgroza ścina mi krew w żyłach. Przyjechałeś na koniu? Wyduszam przez ściśnięte strachem gardło. Zamiast odpowiedzi Alicji słyszę głos z drugiej strony namiotu, który miesza się z parskaniem konia. Dick, śpisz? Uff, to głos prezesa. Nie, panie prezesie. To dobrze, mam dla ciebie niespodziankę. Upolowałem czerwonego sukienkota. Co my tu mamy? Chwilę, moment. Niech ja się dobrze przyjrzę. Prezes trzyma za uzdę konika, przez którego przewieszone są ludzkie zwłoki i zwrócone twarzą do ziemi. Ja pierniczę. Kurna, niezła niespodzianka. Złapałem sukinsyna, mówi prezes. Wiesz, gdzie go capnąłem? Sukinkot podglądał macochę pod prysznicem przez lufcik. No nie, nie, w pale się nie mieści moją macochę. Robię krok do przodu, żeby przyjrzeć się czerwonoskóremu zwyrodnialcowi i gdy tak się gapię, zauważam dojmujący brak. Nie ma pióropusza. Prezes macha ręką. Może sobie zdjął. Może, ale jest jeszcze jeden problem. Zwłoki ożywają. Niezbyt gwałtownie, ale ewidentnie. Łącznie z tym, że niedoszły nieboszczyk unosi głowę. Nie za wysoko, ale wystarczająco, abyśmy z prezesem mogli zauważyć, że na oku ma czarną przepaskę. Marko? Wypowiadamy jednym tchem. Jebane żizn. Mruczy jednooki Marko, przykładając sobie dłoń do potylicy. Jakiś sukinsyn zaszedł mnie od tyłu i dał mi po łbie. Co pan tu robi? Och... Dick, mówi Marko, zsuwając się z konia na ziemię. Dużo by gadać. Ale sprawa w zasadzie jest prosta. Jak to wy Polacy mówicie? Jak drut. Dokładnie. Otóż po waszym wyjeździe uświadomiłem sobie, że przez próg mojego domu przestąpił anioł. Panie Marko, ile pan dzisiaj wypił rakii? No właśnie, ani kropli. Od czasu, gdy przez próg mojej chałupy przeszedł anioł, nie piję. Zamiast tego myślę o macosze. Prezes klepie go po plecach. Panie Marko, macosze to wszyscy myślą. Nie ma tu co gadać o aniołach i innych siłach niebieskich. Przecież sprawa sprowadza się do wielkości biustu. No i autentyczności, mówi Marko. To znaczy? Czy są naturalne, czy z silikonu? Naturalne, wtrącam się do dyskusji. Trudno w to wprost uwierzyć, mówi prezes, drapiąc się po głowie. 100% broni honoru piersi macochy. Ręczę głową. 100%, powtarza rozmarzonym głosem Marko. Anioł, po prostu anioł. Gdy tak stoimy po rozgwieżdżonym nieboskłonem i rozmarzamy się coraz bardziej, nagle otwierają się drzwi umywalni. Ze środka bucha biała para. W progu staje wyprysznicowana macocha w szlafroczku po pół uda. Wydekoltowana i krokiem falisto, zajedwabistym po zielonej trawie idzie w naszą stronę jak uosobienie grzechu. Och. Mówi, potrząsając brzegiem szlafroczka. Ależ gorąca noc. Zupełnie mi się nie chce spać. Co wy tu robicie z tym koniem? Zresztą, mniejsza z tym, może byśmy się gdzieś dzisiaj jeszcze zabawili. Szkoda marnować takiej pięknej nocy. Jest tu gdzieś klub go-go? Że też wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Chyba musiałem mieć zaćmy na oku. No bo kurna, powiedzcie mi, po co masosze był czarny neseser w klubie go-go? Co ona w nim mogłaby mieć? Składaną rurkę? No i jest jeszcze jedna niezgodność.
Zajeżdżamy Toyotą prezesa do Splitu na ulicę Franco Tuymana 5. Taki adres podał jednooki Marko i co się okazuje, że to nie jest klub go-go, tylko klub karaoke. Wchodzimy do środka, gdzie na scenie produkują się ryczące czterdziestki, lądujemy w pełnym składzie ja, Macocha, Marko, prezes przy barze i zaczynamy tankować. Kiedy jesteśmy przy czwartym piwku, gdzieś na obrzeżach mojej chwiejnej świadomości pojawia się gość, który wypisz, wymaluj, przypomina pana Don Pedro z Krainy Deszczowców. Ale kurna, w tamtej chwili pomyślałem, że to przypadkowe podobieństwo fizjonomii i to był mój pierwszy błąd. Błędem było również to, że zabrałem się za piąte piwo, wypiłem je do dna. Po czym Marko postawił mi rakiję, którą również obaliłem bez zastanowienia, ku chwale ojczyzny. Ta ilość alkoholu spowodowała, że poczułem ogromną potrzebę zaśpiewania. W tym celu udałem się za kosami w stronę estrady, na którą wdrapałem się na czworaka. Następnie, za pomocą statywu od mikrofonu udało mi się pociągnąć do pionu. Wtedy właśnie, stojąc na estradzie, zauważyłem, że Macocha siada przy stoliku obok pana Don Pedro. Z powodu wypitego alkoholu oraz tremy przed występem nie zwróciłem należytej uwagi na ten fakt. Zamiast tego przyłożyłem mikrofon do ust i w rytm płynącego z głośników przeboju Julio Iglesiasa zaśpiewałem Góralo, czy ci nie żal? Mój popis wokalny równocześnie przerwał DJ, który odłączył mikrofon od wzmacniacza oraz ochroniarz, który małym palcem zdmuchnął mnie ze strady w stronę baru. Tam zamówiłem znowu piwo i z butelką piwa postanowiłem wyjść na zewnątrz, aby zaczerpnąć łyk świeżego powietrza. Tutaj urywa mi się film. Przebłysk świadomości mam około 3 nad ranem, gdy za ramię potrząsnął mną stary. Otwieram oko i okazuje się, że wegetuję 2 metry od wejścia do namiotu. Z butelką piwa w dłoni. Wsiadaj, Dick, do samochodu. Macocha znowu przepadła. No i tak zaczyna się nowy rozdział w moim życiu. Wpełzam do malucha i ruszamy. Z powrotem do Splitu. Widziałeś gdzieś tu w okolicy klub Go-Go? Pyta stary. No kurna, nie będę wam zawracał głowy tym, w jaki sposób udało mi się go przekonać do tego, żeby zamiast do klubu Go-Go pojechać do klubu karaoke. Może warto jedynie nadmienić, że na koniec stary powiedział: kurwa, Dick, nie przypuszczałem, że zrobisz własnemu ojcu takie świństwo. Jak mogłeś z prezesem, Marko i Macochą za moimi plecami w godzinach nocnych, gdy powinieneś spać w namiocie, szlajać się po knajpach? Jego pytanie zbyło milczeniem, co było szczególnie uzasadnione tym, że właśnie zajechaliśmy pod wskazany przeze mnie adres. Ulica Franco Tuymana 5, klub karaoke. Wysiadamy i krokiem zdecydowanym idziemy w stronę drzwi, na które pada anemiczne światło wschodzącego słońca. Kurna, szkoda, że nie jestem w nastroju, bo bym się pozachwycał. Bardzo to malowniczo wygląda. Na zamkniętych drzwiach wisi kartka z napisem closed. Dick, kurwa, wścieka się w stary. Przecież to jest closet. No kurna, sami widzicie, że ze znajomością języków obcych u mojego starego to nie jest najlepiej. Nie zważam na pieniącego się ciemniaka u mojego ramienia, przez szybę zaglądam do środka, no i kurna, opłaca się tu moje lustrowanie zadymionych pomieszczeń po fajrancie. W środku na parkiecie zauważam barmankę, która o tej godzinie najwyraźniej robi tu za sprzątaczkę. Stukam dłonią w szybę. Dziewczyna z wrażenia wypuszcza z dłoni miotłę. A, to ty, pijaku, mówi, otwierając drzwi. Dobrze, że jesteś. W następnej chwili wyciąga z kieszeni kilka złożonych na czworo papierowych serwetek i wręcza mi je. Niby co mam z nimi zrobić? Otrzeć sobie pod z czoła? Dopiero po chwili zauważam, że serwetki są pokryte kulfoniastym pismem Macochy. List Macochy. W pierwszych słowach mojego listu powiem tyle, że interpunkcja i ortografia nigdy w szkole nie były moimi mocnymi stronami, więc nie będę stawiać tu tych głupich przecinków i nie będę przejmowała się tymi różnicami między Z a RZ. I tak zorientujesz się, o co mi chodzi. No więc, Dick, bardzo zawiodłam się na tobie i twoim ojcu. Jeśli chodzi o twojego ojca, to fiut zawiódł na całej linii. Zamiast zajmować się moim ciałem, biegał z wędką łowić głupie ryby. Natomiast ty, Dick, to jesteś osobny rozdział, którego zupełnie nie rozumiem. Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Masz chyba nierówno pod sufitem. W związku z tym wszystkim oraz w związku z moim poprzednim życiem, gdzie miałam sporo zawodów miłosnych, w dniu dzisiejszym postanowiłam rzucić wszystko w diabły. Jak ty to, Dick, mówisz, chromolę to. I zaczynam wszystko od nowa. Żegnam. Macocha. Postscriptum. Dick, mam do ciebie na koniec jedną prośbę. Po powrocie do Polski obejrzyj mój ulubiony serial o Manuelu i Conchicie i napisz mi w liście, co się wydarzyło, jak byliśmy w Chorwacji. Umieram z ciekawości. No to kurna, już wiem, o co był jej ten czarny neseser.
Muszę coś zrobić, muszę coś zrobić, powtarza stary i chodzi w kółko jak wskazówka zegara na wieży ratuszowej. Od chwili powrotu z Chorwacji goni w piętkę. Stary zatacza małe i duże kółka. Małe kółko ma średnicę 1 metra. Po jego obwodzie stary zasuwa truchtem z wędką w dłoni w naszym pokoju. Duże kółko, nazywane przez starego kieratem życiowym, ma obwód kilku kilometrów. Mój ojciec codziennie wkręca się do niego o 7 rano, gdy idzie do pracy. Potem małe piwko, następnie wędkowanie na wałach wiślanych, potem spotkanie grupy psychoterapeutycznej dla opuszczonych mężów i na koniec w nagrody stary zalewa robaka w barze Upadły Anioł. Tak to się kręci dzień w dzień, dzień świstaka. Muszę coś zrobić, bo zwariuję, powtarza stary, zataczając małe kółeczko na środku pokoju. Muszę odnaleźć macochę. Dyskretnie ziewam, słysząc ten tekst. Stary powtarza go codziennie i nic nie robi. Nie to co ja. Kurna, od czasu powrotu z Chorwacji większość swojego cennego czasu poświęcam na analizę ulubionego serialu macochy. Zgodnie z jej ostatnią wolą zamierzam napisać do niej list, w którym opiszę pasjonujące wydarzenia z życia ukochanych bohaterów macochy. Problemem jest to, że ni cholery nie kapuje, o co biega w tym brazylijsko-argentyńsko-boliwijskim tasiemcu. Na dodatek stary zatacza swoje kółeczko na środku pokoju między telewizorem a kanapą, na której siedzę z pilotem w dłoni, to mnie dekoncentruje. Dick, kurwa, przestań oglądać telewizję, dorać mi co mam zrobić. Kurna, a co to ja jestem, psychoterapeutą? Dobrą wróżką? Duchem świętym? Może niech tato idzie sobie powędkować i na spokojnie wszystko przemyśli, sugeruje jak co dzień staremu. Masz rację, Dick, mówi, zatrzymując się na środku pokoju. Muszę to wszystko na spokojnie przemyśleć, a później podczas spotkania opuszczonych mężów skonsultuję swoje przemyślenia z kolegami. Genialne! Dzięki, Dick! I jak co dzień wybiega pełen nadziei z mieszkania. Kiedy drzwi się za nim zamykają, wracam do przerwanej analizy fabuły serialu, a w głowie układam sobie list do macochy. Droga macocha. W pierwszych słowach swojego listu pragnę donieść, że biała jak kartka papieru Conchita, główna bohaterka twojego ulubionego tasiemca, właśnie została zapłodniona in vitro plemnikiem Don Juana de Marco. Jak łatwo się z tego domyślić, Manuel, zajebiście śniady latynos, na myśl, o którym zawsze dostawałaś orgazmu, okazał się bezpłodnym wałachem. Jego bezpłodność to wynik akcji brazylijskiego Ministerstwa Zdrowia, które w ramach działań antykoncepcyjnych wśród biedoty Rio de Janeiro wysterylizowało Manuela w zamian za radiotranzystorowe. Sukinkot swoją przypadłość ukrywał przez 678 odcinków i dopiero wczoraj przyciśnięty do muru puścił farbę. Puk, puk! Kurna, tak jest codziennie. Po tym jak stary zabierze swoją wędkę i zostawi mnie sam na sam z ekranem telewizora, pojawia się gębacz. Otwieram mu drzwi, a ten od razu biegnie do pokoju i zaczyna chodzić w kółeczko. Tyk, powiedz, co ja mam zrobić? Prezesinie, okres spóźnia się już 7 dni, 8 godzin, 23 minuty i 14 sekund. To chyba jest w ciąży. Siadam na kanapie i z satysfakcją patrzę, jak gębacz z rozwianym włosem biega w kółko. Od naszego powrotu z Chorwacji, podobnie jak stary, goni w piętkę. Tyk, kurwa, co ja mam zrobić? A co to ja jestem? Specjalistą z poradni zdrowia psychicznego członków Młodzieży Wszechpolskiej? Wolontariuszem z Polskiego Czerwonego Krzyża? Siostrą Miłosierdzia? Matką z Teresą z Kalkuty? Może powinieneś się z nią ożenić? Sugeruję. Gębacz zatrzymuje się jak wryty. Jak to ożenić? Normalnie. Dick, kurwa, między nami jest 21 lat różnicy. No i co z tego? Przecież mówiłeś, że ją kochasz. Chyba się pomyliłem, mówi gębacz i czerwienieje jak dorodny pomidor. To była tylko młodzieńcza fascynacja seksualna, której skutkiem ubocznym jest niechciana ciąża. Kurna, widzę, że gębacz od wczoraj przeczytał sobie jakiś uczony artykuł. Młodzieńcza fascynacja. Powinien pracować w sztabie wyborczym jakiegoś polityka. Kurna, żadna młodzieńcza fascynacja, po prostu przeleciał prezesinę bez zabezpieczenia. No to jesteś w kropce. Oświadczam na zakończenie naszej codziennej sesji psychoterapeutycznej. Dick, ja muszę coś zrobić, podjąć jakąś decyzję, bo zwariuję. Biorę do ręki Pilot TV, aby zasygnalizować gębaczowi, że wyczerpała się dawka mojej cierpliwości. Myślę, gębacz, że powinieneś pójść na wały wyślane i podczas tego spaceru na spokojnie przemyśl sobie wszystko. Gębacz rozpromienia się jak elektryczne słoneczko. Genialny pomysł. Po prostu sobie na spokojnie wszystko przemyślę. A w tym czasie może zadzwoni mi w kieszeni komórka i okaże się, że prezesina dostała okresu. Dzięki, Dick. To mówiąc, wybiega w kierunku wałów wiślanych.
Po jego wyjściu rozwalam się na kanapie jak panisko. Czuję się świetnie. W ręce trzymam pilot od telewizora, mogę robić co chcę, w zakresie od 1 do 100. Kurna, żyć nie umierać, leżąc sobie tak na kanapie, zaczynam doceniać to, że jestem prawiczkiem. I nie muszę biegać w piętkę z powodu kobiet. Moja sytuacja rodzinna jest ustabilizowana. Kochanka, prawa dłoń, nie opuści mnie aż do śmierci. No i kurna, z całą pewnością nie zajdzie w ciążę. Muszę tylko napisać ten list do macochy.